piłka ręczna, koszykówka i siatkówka. Maciej Kurzajewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Niedzielne popołudnie na antenie Jedynki to prawdziwie sportowe uderzenie. Zresztą nie tylko na antenie Jedynki, bo oglądają nas również widzowie telewizji Polonia. Witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Przez najbliższe dwie godziny śledzić będziemy wydarzenia na trzech sportowych arenach. Relacja z meczu piłkarek ręcznych Monteksu Lublin. Mistrzynie Polski rywalizują w pierwszym starciu finałowym Pucharu Federacji z chorwackim zespołem Podrawka Koprivnica. Później przeniesiemy się do Wrocławia, czyli coś dla fanów koszykówki. Drugi mecz wielkiego finału Lech Basket Ligi Cepter Idea Śląsk Wrocław kontra WTK Anwil Włocławek. I w końcu relacja z Sofii z trzeciego meczu polskich siatkarzy podczas turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy. Na początek krótkie relacje ze wszystkich parkietów. Pierwszy meldunek właśnie z Sofii. Polscy siatkarze mają już zapewniony awans do finałów Mistrzostw Europy, ale dziś jeszcze walczą w turnieju eliminacyjnym z drużyną Bułgarii. To spotkanie komentują Zdzisław Ambroziak i Piotr Dębowski. I to rzeczywiście jest bardzo ważny test w Sofii. Dla Bułgarów to jest ostatnia szansa awansu. Dla Polaków ogromnie ważny sprawdzian determinacji, charakteru. Oni będą chcieli ten mecz wygrać. Proszę Państwa, mecz już się rozpoczął. 2-1 prowadzą Polacy w pierwszym secie. Ważna uwaga, pierwszy punkt dla naszego zespołu zdobył Arkadiusz Gołaś, który dzisiaj rozpoczyna w podstawowej szóstce. To spotkanie z trudnymi przecież rywalami, z Bułgarami. Polakom dobrze się nie grało. Ponieśliśmy wiele przykrych porażek, ale co jest ważne, w Opolu rok temu podczas pierwszej części eliminacji do Mistrzostw Europy wygraliśmy z nimi 3-0. I na razie chyba to wszystko. Oddajemy głos do studia w Warszawie. Dziękuję panowie, tyle na razie z Bułgarii. Kolejne miejsce, które dziś odwiedzimy, to Lublin. Tam właśnie szczypiornistki Monteksu grają w pierwszym meczu finału Pucharu Federacji z chorwacką drużyną Podrawka Koprivnica. Sam awans do finału był już wielkim sukcesem polskiego zespołu. I Monteks ma teraz szansę zostać pierwszą polską żeńską drużyną triumfującą w europejskim pucharze. W Lublinie mecz komentować będą Maciej Starowicz i Tomasz Jasina. Witamy Państwa bardzo serdecznie z hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Ta hala już dwie godziny przed spotkaniem wypełniła się kibicami. Lublin czekał na taki dzień, w którym drużyna mistrzyń Polski Monteks grać będzie w finale Pucharu Europy Federacji Piłki Ręcznej. Dzisiejszy przeciwnik Monteksu, drużyna Podrawki Koprivnica, to dwukrotny mistrz Jugosławii, mistrz Chorwacji. Drużyna, która w swojej kolekcji ma już Puchar Europy, zdobyła również Super Puchar Europy. Monteks grał z Podrawką wtedy, kiedy występował w Lidze Mistrzyń, kiedy nasza drużyna grała wśród najlepszych europejskich drużyn. Historia tych spotkań była bardzo różna, ale o tym już Tomek Jasin. Dzisiejsze spotkanie jest siódmym spotkaniem pucharowej konfrontacji między Monteksem a Podrawką. W sezonach 96-97 i 97-98 cztery porażki Monteksu. Natomiast w sezonie 99-2000 w meczach grupowych dwa zwycięstwa. Koprivnicy 23-21 i u siebie 29-16. Mecz rozpoczął się. Mam nadzieję, że będziemy dla Państwa mieli optymistyczne informacje. Halo Warszawa. Jesteśmy w Sofii, w Lublinie i rzecz jasna we Wrocławiu. W drugim meczu finałowym Lech Basket Ligi rywalizują koszykarze Ceptera i Anwilu. To również pojedynek trenerów, Słoweńca Andrija Urlepa i Serba Stevana Tota. W piątek zwycięstwo gospodarzy 78-68, stan rywalizacji zatem 1-0 dla Ceptera, a w stolicy Dolnego Śląska jest Rafał Darżynkiewicz. Pierwsza kwarta meczu Cepter-Anwil już trwa. Najlepsza polska koszykówka. Lech Basket Liga. Witam Państwa bardzo serdecznie z Wrocławia. Drugi mecz finałowy basket, Lech Basket Ligi pomiędzy Cepterem i Ideą Śląskiem Wrocław, gospodarze w ciemniejszych strojach, i Anwilem Włocławek. Minuta 43 sekundy do zakończenia pierwszej kwarty. Gospodarze przy dopingu niemalże kompletu publiczności w hali ludowej prowadzą 27-25. Drużyna wrocławska teraz w natarciu. Błąd kroków Awijasza w drużynie Ceptera. Obok tego gracza Aleksandra Awijasza Joe Machnul, Robert Kościuk, Adam Wójcik i Dainus Adomaitis. Przy piłce teraz będą
Włocławianie Igor Griszczuk, Wladimir Krstić, także kapitan włocławian Roman Prawica, Tomasz Jankowski i bardzo dobrze dziś spisujący się w walce pod tablicami ze znacznie wyższymi, silniejszymi, znacznie wyżej notowanymi zawodnikami wrocławskimi Rosjanin Jewgeni Kisuri. Krstić, próba penetracji podkoszowej, piłkę tak przypadkiem złapał pod koszem Tomasz Jankowski, punkty Tomasza Jankowskiego i ponownie na tablicy wyników remis w tym spotkaniu 27-27. Rozpoczął się ten mecz od wymiany ciosów, sporo celnych rzutów za linii 6-25. Przez pierwsze 180 sekund taki wyrównany pojedynek toczyli Maciej Zieliński i Wladimir Krstić, a teraz włączył się do tej rywalizacji w rzutach zza linii 6-25 także Robert Kościuk i wrocławianie na niespełna 40 sekund przed zakończeniem pierwszej kwarty prowadzą trzema punktami. Sporo walki, były tutaj także scysje, które niewiele miały wspólnego z koszykówką, raczej więcej było boksu i zapasów, ale panują nad tą sytuacją sędziowie dzisiejszego spotkania, panowie Leszek Rakoczy i Krzysztof Kołoszewski. Maciej Kurzajewski powiedział, że to pojedynek trenerów, Chorwata Stefana Pota, trenera Anwilu Włocławek i Słoweńca Andrija Urlepa. Jak na razie obaj trenerzy najwięcej pretensji mają do obu arbitrów, mniej uwagi poświęcają tym, którzy są tutaj aktorami głównymi w tym pojedynku, a więc zawodnik. Sporo zmian w jednej i drugiej drużynie, jeśli chodzi o pierwsze piątki. Sporo rozsad, obaj trenerzy szukają tego optymalnego zestawienia. Adam Wójcik dziś nie najlepsze spotkanie, nieudany początek, kilka niecelnych rzutów, zluzował go Joe McNull pod koniec właśnie tej kwarty. Ponownie Wójcik na parkiecie i jak widzieliśmy przed chwilą, nadal nieskuteczni. Prestige, ostatnia akcja Anwilu, mają szansę włocławianie doprowadzić do remisu lub wyjść na prowadzenie po tej pierwszej kwarcie za trzy. Nie kto inny, cała historia koszykówki we Włocławku. Igor Griszczuk nie wyszedł dziś w pierwszej piątce, ale on jest tym jokerem w talii trenera Stefana Toda. Pierwsza kwarta dla Włocławian, 32-30. Zapowiadają się i trwają tutaj naprawdę ogromne emocje. Popatrzmy jeszcze na tę statystykę pierwszej połowy. To, o czym mówiłem, wysoka skuteczność obu zespołów. 75% wrocławian, 64% jeśli chodzi o rzuty za dwa punkty. Włocławian za trzy. Znakomita skuteczność tak jednej, jak i drugiej drużyny. Podobnie jeśli chodzi o rzuty wolne. To wszystko tymczasem z Wrocławia. Oddaję głos do Warszawy. Scepter Anwil w finale koszykarskiej Ekstraklasy. To już prawdziwy klasyk koszykarski w naszym kraju. 30-32 jak na razie przegrywa Scepter w hali we Wrocławiu z drużyną Anwilu Włocławek. My teraz przenosimy się do Lublina. Montex kontra Podrawka Koprivnica. To jest pierwszy mecz finału Pucharu Federacji. To spotkanie komentują Maciej Starowicz i Tomasz Jasina. Witamy serdecznie, ponownie jesteśmy w Lublinie. Piąta minuta spotkania. Montex przegrywa 1-3. Teraz w ataku Montex. Sabina Włodek. Nieprawidłowo powstrzymana, rzutem wolnym wznowi grę Czerniecka. Nerwowo rozpoczęły Lublinianki tę pierwszą połowę tego spotkania. Zespół chorwacki doświadczony wykorzystał. A w tej chwili druga bramka dla zespołu Monteksu. Violetta Luberecka po indywidualnej akcji środkiem boiska zdobywa drugą bramkę i po 5 minutach i 20 sekundach 3-2 prowadzenie Podrawki. Violetta Luberecka znakomicie zagrała indywidualnie na dwa tempa, wykonała ten rzut, zupełnie zmylona została bramkarka ekipy Podrawki Barbara Stancin i teraz Podrawka. To bardzo dobrze grający przede wszystkim w obronie zespół, zespół utytułowany, doświadczony i bardzo, ale to bardzo ciężkie dwa mecze czekają mistrzynie Polski. Nadal przy piłce będzie ekipa mistrza Chorwacji. Faulowała któraś z zawodniczek Monteksu. A w bramce lubelskiego Monteksu Iwona Pabich, która zastąpiła Magdalenę Chemicz. Magdalena Chemicz, tą początek spotkania niezbyt udany. Trzy bramki dla zespołu Podrawki. Miała przy drugiej i trzeciej bramce swój udział. Niestety Magda przy tych bramkach i w tej chwili Iwona Pabich, która po dłuższej rekonwalescencji i kontuzji od kilku tygodni pojawiła się na treningach. W tej chwili w bramce lubelskiego Monteksu. I w ataku Podrawka. Na środku rozegrania Minoci. Przekroczony czas gry i dwie minuty kary dla zawodniczki Podrawki Blatki Michoci, która przerwała
A tego robić nie wolno. Po blisku sędziego przerwała rozpoczęcie akcji przez Bond i Iwona Pawi. Do Violi Luberec. Ta z kolei zagrała do Renaty Żukiel na prawym skrzydle w zespole Monteksu Mańkowska. Czapko, Luberecka, Sabina Włodek. Viola Luberecka, bardzo ładne zagranie do Mańkowskiej i nad bramką tym razem rzuciła Małgorzata Mańkowska. Szybki powrót do obrony i teraz w ataku będzie mistrz Chorwacji, Podrawka Koprywnica. Z numerem 7 Renata Chodak, skrzydłowa zespołu Podrawki Koprywnica. Obawiał się trener Gruszkowski właśnie tych dwóch skrzydłowych, które w zespole chorwackim zdobywają sporo bramek, chociaż Podrawka w sumie nie słynie ze zbyt wielu bramek zdobywanych w spotkaniach pucharowych. Teraz Sabina Włodek, piękny lob i 3-3. Sabina Włodek robi to po prostu pięknie. Ona po mistrzostwach Europy, w których reprezentowała barwy naszego kraju, została wybrana najlepszą lewą skrzydłową turnieju, uznawana jest za najlepszą lewą skrzydłową w Europie. 3-3, drodzy Państwo, 22,5 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania w ataku Podrawka, ale ten kontratak Monteksu był naprawdę rozegrany perfekcyjnie. Ryk. Super. Super, ale obrona w kole. Będziemy obserwowali rzut karny w wykonaniu zawodniczek Podrawki Koprywnica. Zmiana bramkarki. Magdalena Chemicz zastąpi Iwonę Pabi. A zaraz zobaczymy, kto będzie wykonywał rzut karny z ósemką. Martina Ragusz. Magdalena Chemicz już w bramce. A oto Martina Ragusz. 3-3. I 4-3 dla Podrawki. Nie miała szans w tej chwili Magdalena Chemicz. Szybkie zmiany w zespole lubelskim. Ponownie Iwona Pabi wraca do bramki. Izabela Czapko i Wioletta Luberecka już są na parkiecie. I Monteks rozpoczyna kolejną akcję ofensywną. Kibiców lubelskich cieszy fakt, że i Małgorzata Mańkowska, i Sabina Włodek już bez żadnych problemów zdrowotnych spisują się i w spotkaniach ligowych, i pucharowych znakomicie. I na to liczy również trener Andrzej Druszkowski. A w tej chwili po tej akcji Małgorzaty Mańkowskiej, której była faulowana przez zawodniczkę chorwacką, będzie rzut karny dla zespołu lubelskiego. W bramce Podrawki Barbara Stancin, trener Iwicza Pal nie decyduje się na zmianę bramkarki, a rzut karny wykonywać będzie Izabela Czapko. 3-4 przegrywają Lublinianki, 24 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Izabela Czapko kontra Barbara Stancin. Szansa na wyrównanie. I mamy remis. Po 4. Bardzo dobrze, spokojnie Izabela Czapko wykonała rzut karny. Zmiana do obrony. Dagmara Kowalska wchodzi za Izabelę Czapko. 8 minut i 20 sekund gry w Lublinie za nami. W pierwszym finałowym meczu Pucharu Federacji Monteks Lublin remisuje w tej chwili z Podrawką Koprywnica 4-4. I w ataku Podrawka Michoci, Ragusz, Michoci. Zespół Podrawki w bardziej komfortowej sytuacji. Drugi mecz rozgrywany będzie w Chorwacji, ale teraz kontratak Sabina Soja-Włodek. 5-4 dla Monteksu, mistrzynie Polski po tym kontrataku. Tak świetnie zakończonym przez Sabinę Włodek prowadzą 5-4. Jest to pierwsze prowadzenie Lublinianek w dzisiejszym spotkaniu, a dynamiczna szarża Sabiny Włodek naprawdę godna kamery. I zespół chorwacki w tej chwili. Hyrk do Michoci i Ragusz, która tutaj często niepokoi obronę lubelskiej drużyny. Hyrk. I przechwyciły piłkę Lublinianki. Kolejna i Sabina Włodek. Miała problemy z opanowaniem tej piłki Sabina Włodek. I teraz Podrawka broni Iwona Pawi. Trudny rzut. Wbrew pozorom nie mocno rzucała zawodniczka Podrawki, ale bardzo podkręcona piłka. Takie rzuty powodują, że bramkarki mają kłopot z wyrzutem. Świetnie teraz Włodek do Mańkowskiej. Mańkowska chciała takim technicznym rzutem przelobować Barbarę Stancin, ale ta zawodniczka mierząca 187 cm wzrostu nie dała się zaskoczyć. Nadal na prowadzeniu Montek 5-4, a do zakończenia pierwszej części spotkania pozostało 20 minut w ataku Podrawki. Wydaje się jednak, że po tym niemrawym początku w wykonaniu Lublinianek
Monteks łapie właściwie dla siebie rytm i w tej chwili prowadzi 5-4. I zespół Podrawki Michoci, ale tutaj powstrzymywana na środku, grająca z numerem 6, Bożica Falcić, żółta kartka dla Dagmary Kowalskiej, zatem faul na chorwackiej zawodniczce. Wznawiają zawodniczki Podrawki Michoci. Na pewno będziemy tutaj obserwowali dwie różne taktyki. Podrawka będzie chciała zwalniać tę akcję, wybijać Monteks z rytmu, a z kolei piłkarkom ręcznym Monteksu będzie zależało na tym, aby wygrać to jak największą różnicą bram. A przed chwilą Iwona Pabich popisała się znakomitą interwencją po rzucie Bożicy Falcić, a Violetta Lubelecka powstrzymywana nieprzepisowo w momencie rzutu i będziemy mieli kolejny rzut karny dla drużyny lubelskiej. I najprawdopodobniej po raz kolejny, po raz drugi w tym meczu do rzutu karnego podejdzie Izabela Czapko. Izabela Czapko w bramce Podrawki Barbara Stancin. I 6-4 dla Monteksu na 19 minut przed zakończeniem pierwszej części spotkania. A my prosimy teraz kolegów o komentarz i relacje z meczu siatkarzy. Polacy walczą w Sofii z Bułgarami. Nasi siatkarze prowadzą w pierwszym secie 20-18. Mecz jest bardzo wyrównany. Dość powiedzieć, że na porannej odprawie trener Bosek nawet zaproponował naszym graczom, że wystąpią w rezerwowym składzie. Ale to się spotkało ze sprzeciwem tej podstawowej szóstki. W związku z tym tylko Arkadiusz Gołaś jest nowym człowiekiem w porównaniu z wczorajszym meczem. Cały czas przewaga naszych graczy. Świetnie Andrzej Stelman. 21-19. Wygląda na to, że ten set weźmiemy. Zanosi się na taką zaciętą końcówkę we wczorajszym meczu wygranym przez Polaków z Belgami 3-1. Pierwsze dwie partie to było odrabianie strat i zwycięstwa biało-czerwonych 26-24. Szansa. Jeszcze gramy. Świetnie Wójcik pracuje. Uważnie teraz grają przy siatce polscy siatkarze. Trzeba to zablokować. Autowy nie. To nie był autowy atak. Sędzia pokazał wyraźnie, że piłka była w polu. A więc 20 punkt dla reprezentantów Bułgarii. I w polu zagrywki Blamer Konstantinow. Będzie zawodnik zmiana, greckiej Orestiady. Będzie zmiana w tej chwili u Bułgarów. Uporządkujmy troszkę. Pierwsza przerwa techniczna przystanie 8-4 dla Polaków. Druga 16-15, potem były czasy z obu stron i zapowiada się fantastyczna końcówka. Cztery punkty są potrzebne i przyjmujemy. Niestety nasi nie najlepiej zagrywają w tym meczu, ale determinacja to jest to, czego od nich oczekujemy przede wszystkim. Flamen Konstantinow. Była krótka przerwa w grze, spowodowana tą zmianą w ekipie bułgarskiej. Łatwy serwis, dobre przyjęcie. Dawid Murek, ta i sytuacja się nie myli. Atak z drugiej linii, bardzo efektowny. Kibice siatkówki uwielbiają oglądać takie akcje polskich siatkarzy, a przecież potrafi tak zaatakować nieobecny tutaj także Sebastian Świderski. I Dawid Murek, i Sebastian Świderski właśnie w ten sposób kończą często akcje polskiej reprezentacji. Marcin Prus, ważny moment tego seta. Aut z całą pewnością, bez bloku. A ja mogę Państwu zdradzić od razu, że Hubert Wagner, koordynator naszego zespołu, zapytany przeze mnie, tuż przed rozpoczęciem meczu, jak i będzie wynik końcowy, powiedział krótko. 3-1 dla Polski. O czas poprosił teraz szkoleniowiec naszych rywali, Christo Iliew. Chce porozmawiać ze swoimi podopiecznymi. Trzy punkty przewagi biało-czerwonych. To jest sporo w tej fazie końcowej tego pierwszego seta. Warto utrzymać tą przewagę i nawet grając punkt za punkt doprowadzić do szczęśliwego końca tej pierwszej partii. A ja raz jeszcze chcę podkreślić, jak bardzo odmienna jest motywacja obydwu drużyn. Bułgarzy mają ostatnią szansę. My budujemy zespół, który chce walczyć z najlepszymi. W związku z tym nie można odpuścić żadnej partii, żadnego meczu, nawet jeśli ten awans już jest wywalczony. Jeszcze raz Prus. Niestety. Na razie nie udaje się
dobrze serwować polskim siatkarzom. Znacznie lepiej grają w polu, w obronie. Uwija się tutaj jak w ukropie nasz libero Krzysztof Wójcik. Popatrzmy, jak tym razem zostanie przyjęta zagrywka. Wójcik bezbłędnie. No trochę minął się z piłką Arkadiusz Gołasz. Chyba nie wyprowadzą ataku. Dokładne musi być teraz dogranie. Gruszka. Nie po raz pierwszy. Lewe skrzydło. Nareszcie wykorzystuje swój zasięg. Andrzej Stelmach, nasz kapitan i wystawiający, tak mu posyła tę przyspieszoną piłkę na lewy, a także że Gruszka z ogromnym zasięgiem kończy raz za razem. Jednak boisko. A więc pierwsza piłka setowa obroniona przez Bułgarów. 24 do 22. Przyjąć dokładnie i skończyć seta. Oj, były problemy z przyjęciem. Trudna techniczna piłka. Paweł Papke świetnie przez podwójny blok Bułgarów i w ten sposób Polacy wygrywają pierwszego seta 25 do 22. Troszeczkę obawialiśmy się tej pierwszej partii meczu. Nie wiedzieliśmy, czy Polacy wychodząc tutaj na te boisko będą właściwie umotywowani, zmobilizowani, ale pokazali swój charakter. To jest ważne. Bułgarzy w coraz trudniejszej sytuacji. Polakom powinno grać się teraz lżej, swobodniej. Zobaczymy, jak będzie. Na razie Polska prowadzi z Bułgarami 1 do 0 i przenosimy się do Wrocławia na mecz koszykarzy. Gdy rozstawaliśmy się po pierwszej kwarcie drugiego meczu finałowego pomiędzy Ceperem i Ideą Śląskiem Wrocław a Anwilem Włocławek, po celnym rzucie Igora Griszczuka włocławianie wyszli na prowadzenie 32 do 30. A w drugiej kwarcie aktualni mistrzowie Polski jak na razie zdobyli tylko 3 punkty. Natomiast goście mają ich już w swoim dorobku 44. Zupełne zaskoczenie, konsternacja na trybunach hali ludowej. Zupełnie nie trafiają, nie radzą sobie z obroną. Podopieczni Andrzeja Urlepa wspominałem przy naszym poprzednim spotkaniu, że obaj trenerzy mają pretensje do sędziów. Jedna z takich pretensji Andrzeja Urlepa została ukarana przez sędziego Leszka Rakoczego z przewinieniem technicznym. O przerwę przed chwilą prosił trener Urlep. Miało na pewno wiele uwag do swoich podopiecznych. Kościuk do Adama Wójcika, ten nadal nie trafia, nie zbiera także Joe McNull, nie ma na boisku Harolda Jamisona, który dziś fatalnie, zresztą tradycyjnie jak w wielu spotkaniach, chociażby Suproligi, w której grali wrocławianie, nie trafia rzutów w bok. Tymczasem wrocławianie, jeżeli drużyna Ceptera i wszyscy kibice we Wrocławiu liczyli na zmęczenie drużyny z Włocławka, że grali 10 spotkań, zanim dotarli do finału Lech Basket Ligi, a wrocławianie przecież mieli więcej czasu na wypoczynek, grali tylko po trzy spotkania, tak ćwierćfinale, jak i półfinale, to srodze wszyscy się zawiedli. Włocławianie dziś znacznie świeżsi, z wielką wolą walki i proszę, rozgrywają koronkowe akcje z wrocławianami, którzy zupełnie gubią się w obronie i teraz już 13 punktów przewagi drużyny Anwilu Włocławek na 2 minuty 49 sekund przed zakończeniem drugiej kwarty. Adam Wójcik, Raymond Semgliniec, przy nim Krstić, dziś w cień wyraźnie Łotysz Krstica, no teraz Joe McNull wreszcie zagrał w popisowy sposób, ale mało było tych akcji Juska, jak tutaj sympatycznie nazywają go kibice we Wrocławiu. Jeszcze raz ta akcja, bardzo ładny pivot, odwrócenie się, punkty Joe McNulla, w jego dorobku tych punktów jak na razie dziś 7. Roman Prawicki, szukają sposobu na kolejne rozbicie obrony wrocławskiej. Teraz strefą postawili się wrocławianie i natychmiast, gdy nie poradzili sobie jego zawodnicy, o czas prosi Stefan Todt. Pojedynek przede wszystkim obrony w tej drugiej kwarcie, bo fantastyczna skuteczność w pierwszej odsłonie tego pojedynku. Teraz już znacznie gorzej spadła ta skuteczność obu zespołów, no ale znacznie lepiej spisują się wrocławianie. Popatrzmy jeszcze na statystykę asysty. Cepter Idea 10, wrocławianie oś bloki. Nie było tutaj jakichś znakomitych akcji w obronie, zbiórki w ataku i co jest sporym zaskoczeniem,
Przewaga Anwilów to główna przyczyna zapewne tego, że właśnie włocławianie prowadzą różnicą 11 punktów. Zbiórki w obronie 13, w ataku 2, w sumie 15 zbiórek. Bardzo dobrą partię, szczególnie w pierwszej połowie rozgrywał Jewgeni Kisurin. Walka teraz z Jamisonem. Jedno z tych starć zakończyło się kontuzją Jamisona, rozcięty łuk brwiowy. Harold Jamison jednak nie z tego powodu opuścił plac gry. Przed chwilą Jamison ma już 3 przebijenia na swoim koncie, no i musi szanować jego siły tego najlepiej zbierającego w drużynie wrocławskiej Andrii Ur. Dobry wrocławianie. Dziomak Nul faulowany przez Mutawdzicza. Sędzia Leszek Rakoty wyraźnie pokazuje, że tych punktów nie będzie. Znacznie wcześniej był gwizdek, proszę zobaczyć, trzymał wyraźnie Mutawdzicz Dziomak Nula. Potworna walka pod obiema tablicami i jak na razie i Kisurin, i Mutawdzicz wcale nie są gorsi, a widzieli Państwo, pokazuje to statystyka, są dziś minimalnie lepsi o to McNulla, Harolda Jamisona. A to, jak wspominał przed tym spotkaniem Stefan Todd, klucz do sukcesu. Skuteczne rzuty z dystansu, ale przede wszystkim obrona i przede wszystkim zbiórki. Niespełna 2 minuty do zakończenia drugiej kwarty. Teraz każdy swego. Wrocławianie. Zmiany tych systemów obronnych w jednym i w drugim zespole. Próbują się czymś zaskoczyć, a przecież znają się nie od dziś. Choć to dopiero drugie spotkanie w walce o Mistrzostwo Polski sezonu 2000-2001. Wszystkie finały, w których grał Anwil, grał właśnie drużyną wrocławską. Za każdym razem przegrywa. Teraz wrocławianie uważają, że można wykonać Wrocław. Dziomak Nul, on podrywa zespół do skuteczniejszej gry. Odrobili kilka punktów zawodnicy ze stolicy Dolnego Śląska i sympatyczny Józek, tworzącej znakomitą atmosferę publiczności we Wrocławiu. Do prawicy. Walka za linii 6-25 niecelnie, ale proszę. Tak wygląda walka pod tablicami w dzisiejszym spotkaniu i walka nie tylko w górze, ale także w parterze. Teraz walczyli wcześniej Mutawdzicz i Dziomak Nul. Proszę popatrzeć jeszcze raz na tę sytuację. Walka o każdą piłkę. Adomaitis i Mutawdzicz będziemy mieli rzut sędziowski. Nie ma piłek straconych. 56,7 sekundy do zakończenia drugiej kwarty, drugiego meczu o Mistrzostwo Polski. Jaka decyzja arbitrów? Nie podniósł tej piłki Władimir Krstić, choć w pewnym momencie sędzia Krzysztof Kołaszewski pokazywał, że może jej dotknąć i może przeprowadzić akcję Krstić. Ten pozwoliłby się jej na aut już wrocławian. I znów przepychanka, teraz zakończona kolejnym faulem Mutawdzicza. Mutawdzicza właśnie z Joe McNulem. Czwarte przewidzienie już Miladina Mutawdzicza. Niewesoła sytuacja, niewesoła mina, szczególnie trenera Stefana Tota. Mutawdzicz opuścił plac gry, w jego miejsce pojawia się Jewgeni Kisurin. Najskuteczniejszy dziś w drużynie Anwil. Zrezygnował z usług Edgara Snepsa w tych finałowych meczach. Trener Stefan Tot postawił na Kisurina. Dziś nie ma w drużynie z Włocławka Bartłomieja Tomaszewskiego. Odnowiła mu się kontuzja kolana. A teraz samobójcze punkty Tomasza Jankowskiego. Oczywiście zgodnie z przepisami zaliczone będą kapitanowi drużyny wrocławskiej Maciejowi Zielińskiemu. 6 punktów przewagi Anwil. Jedna z ostatnich akcji tej drugiej kwarcie. Włocławian. Kisurin faulowany przez Adama Wójcika. Niepocieszony Adam Wójcik nie może być zadowolony z formy dziś prezentowanej w tym spotkaniu. Wyraźnie tam zahaczył rękoma Adam Wójcik, choć tak z drugiej strony to przeszkadzał nieprzepisowo Kisurinowi Dziomak Nul. Zadrżała ręka Kisurinowi. Rosjanin, który wielokrotnie przegrywał w tym sezonie walkę o miejsce z
składzie Anwilu Włocławek ze swoimi kolegami z zagranicy. Wielokrotnie tylko w roli obserwatora, ale dziś w tych najważniejszych meczach spisuje się znakomicie. Raimund Nix. Niemal od zawsze we Wrocławiu, ale przecież grał także we Włocławiu. Adamajki, faulowany przez Walimira Krysticza. 4,7 sekundy. Widzą Państwo zegar dole ekranu. Jeszcze raz Adamaitis, Litwin, faulowany przez Horwata Krsticza. Obie drużyny już ponad 4 przewinienia. Stąd Janusz Adamaitis. Olimpijczyk z Sydney. Na linii rzutów wolnych 5 punktów Adamaitisa w dzisiejszym spotkaniu. Nieskutecznie pierwszy rzut wolny Adamaitisa. Poprawka już udana. I 6 punktów przewagi. Włocławian, taki rzut rozpaczy Walimira Krsticza i po 20 minutach drugiego meczu walki o Mistrzostwo Polski w koszykówce Mistrzowie Polski we własnej hali przegrywają z Anwilem Włocławek 41-47. Znakomita gra, szczególnie w defensywie podopiecznych Stefana Tota. Dobra także skuteczność. Wrocławianie nie potrafili przez długi czas poradzić sobie ze zmienną obroną drużyny gości, szczególnie gdy stanęli strefą gracze z Włocławka. Nie było pomysłu w ekipie wrocławskiej na to, aby przełamać tę defensywę. Niespodzianka wisi w powietrzu we Wrocławiu. Jak dotąd w tym sezonie Scepter Śląsk-Wrocław wygrał wszystkie spotkania. Tutaj w drugim meczu przegrywa z Anwilem 41-47. Teraz oddajemy głos do Lublina. Drodzy Państwo, Montex prowadzi 13-8 z podrawką Koprywnica do zakończenia pierwszej części tego spotkania, pierwszego finałowego meczu o Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Pozostało jeszcze 5 minut w ataku Montex. Violetta Luberecka, Dagmara Kowalska i 13 na prawym skrzydle Swietłana Czerniecka, która zastąpiła Małgorzatę Mańkowską. Znakomitych kilka akcji rozegrały zawodniczki Montexu. Świetnie kontrataki kończyła Sabina Włodek. Pięknie rzucała Monika Marzec. Izabela Czap próbuje indywidualnie teraz przedostać się przez bardzo ostro grającą defensywę zespołu Podrawki. Również Montex grał bardzo dobrze w obronie, nie pozwalał zawodniczkom Podrawki na wywalczenie, na uzyskanie dogodnej pozycji do rzutu. To wszystko daje pięciobramkowe prowadzenie ekipy mistrzyń polskiej. Teraz niecelne podanie Violetty Lubereckiej w kontrataku zespół Podrawki. I gol, który zdobyła Renata Hodak w bramce Montexu, Iwona Pabik. W tej sytuacji Iwona nie mogła nic zrobić. Zawodniczka Podrawki, niezwykle doświadczony gracz, zakończył celnym rzutem kontratak. 13-9 dla Montexu, 4 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. I Renata Żukier pojawiła się w tej chwili na parkiecie, a ten rzut Dagmary Kowalskiej niestety obroniony przez bramkarkę drużyny Podrawki Barbarę Stancin. Montex, który słabo zaczął to spotkanie, przegrywał 1-3, później objął prowadzenie 5-4 i miał bardzo dobry okres gry. Wykorzystały lublinianki nieporadność zespołu chorwackiego, zwłaszcza w ofensywie, zdołały wypracować sobie czterobramkową przewagę i w tej chwili 13-9, czterobramkowa przewaga, która oczywiście o niczym jeszcze nie przesądza, jako że do końca tego spotkania jeszcze sporo czasu. Ragusz, a teraz błąd zawodniczek chorwackich, szkoda, że nie wykorzystany przez którąś z zawodniczek lubelskich, Michoci. I będzie piłka dla zespołu lubelskiego, był faul ofensywny grającej z numerem 6. Bożicy Palcić. I w ataku Montex, Sabina Włodek. Rozpoczyna się to charakterystyczne podaniami rozgrywanie piłki w ataku pozycyjnym. Za chwilę piłkarki ręczne Montexu, dyrygowane przez trenera Andrzeja Druszkowskiego, rozpoczną
To charakterystyczne przyspieszenie, zmianę pozycji. O właśnie już to mamy, te podania, które mają wypracować pozycję rzutową, ale błąd. Powrót Sabiny Włodek. Nie wszystko było czysto zagrane, ale powstrzymany kontratak ekipy Podrawki Renata Hodak. Gdyby dostała tą piłkę, gdyby złapała, to byłoby na pewno groźnie. Montek prowadzi nadal 13-9. 2,5 minuty do zakończenia pierwszej części meczu. Perciulia, Palcić, Krg, faulowana rzutem wolnym, wznowią grę zawodniczki, mistrzynie Chorwacji, zawodniczki Podrawki Koprywnicy. I nadal w ataku Podrawka. Michoci, Perciulia i wydawało się, że Iwona Pabich wyczuła idealnie rzut zawodniczki Podrawki, jednak gol dla Chorwatek, 13-10, i o przerwę poprosił trener Monteksu, pan Andrzej Druszkowski. Zobaczył, że ta gra trochę siadła. Montek prowadził już w pewnym momencie różnicą 5 bramek. 2 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania i na pewno chcielibyśmy, aby już po 30 minutach Montek prowadził różnicą jak największej ilości goli, ale tu jest różnica interesów. Podrawka zwalnia grę, ona ma drugi mecz u siebie. Natomiast Montek chce jechać na drugie finałowe spotkanie z bagażem jak największej ilości goli zdobytych we własnej hali. A podsłuchajmy przez chwilę Andrzeja Druszkowskiego. No i jednoznacznie określiły się zawodniczki Monteksu, tylko one mogą wygrać to spotkanie, wierzą w to gorąco, skoncentrowane przystąpiły do tego meczu i liczymy, że będą grały tak dobrze jak w pierwszej części spotkania. Fragmentami grały naprawdę wyśmienicie. Tak, zawodniczki lubelskie bardzo zmobilizowane, bardzo skoncentrowane, to było przed meczem widać. Wydaje się, że w niektórych momentach właśnie stawka tego spotkania nieco paraliżuje, zwłaszcza ofensywne poczynania zespołu lubelskiego, jako że w niektórych momentach zabrakło dosłownie no, centymetrów do tego, aby albo podanie było dokładniejsze, albo rzut bardziej skuteczny, ale w tej chwili wydawało się, że Izabela Czapko zdobędzie w charakterystycznym dla siebie wyskoku kolejną bramkę dla drużyny lubelskiej, ale piłka obok słupka bramki chorwackiej i zespół chorwacki. Z 11 Hyrk, Michoci do Perciuli. I będą rozgrywać teraz spokojnie piłkę zawodniczki chorwackiej Podrawki. I zmieniły troszeczkę sposób bronienia zawodniczki Monteksu. Wysunięta Violetta Luberecka. To nie jest już ta płaska strefa operująca między 6. a 9. metrem. I nad bramką rzucała teraz Andrea Hrg. W międzyczasie była faulowana i rzutem wolnym wznowią chorwacki grę. Nadal w obronie Monteks. Tutaj wyraźnie Violetta Luberecka dostała zadanie indywidualne krycia rozgrywającej ekipy Podrawki i ze skrzydła piękny rzut, trzeba to przyznać, Renaty Hodak. 13-11 dla Monteksu i minuta do zakończenia pierwszej części pierwszego finałowego meczu o Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Violetta Luberecka, Izabela Czapko, Sabina Włodek rozgrywają coraz szybciej piłkę zawodniczki Monteksu. Renata Żukiel, Violetta Luberecka, Izabela Czapko, Renata Żukiel, Viola Luberecka, faul i rzut karny, obrona w kole. Świetnie teraz rozegrały ten atak pozycyjny lublinianki. Piękne podanie Renaty Żukiel do Violetty Lubereckiej, która z pozycji rozgrywającej znalazła się na pozycji środkowej. I teraz kto będzie wykonywał rzut karny? W bramce przygotowana już do obrony Barbara Stancin. Ona od początku meczu broni bramki Podrawki, Izabela Czapko. 7 metrów na linii oddalonej od bramki Podrawki. O 7 metrów i teraz zobaczymy. Gol! 14-11 na 20 sekund przed zakończeniem pierwszej części spotkania prowadzą lublinianki w ataku Podrawki. A Izabela Czapko po raz trzeci pokonała dzisiaj bramkarkę zespołu chorwackiego z rzutu karnego. W sumie Izabela Czapko już 5 bramek na swoim koncie. Najskuteczniejsza zawodniczka lubelskiej drużyny w dzisiejszym meczu. A w tej chwili szczęście dopisało Iwonie Pawi po rzucie Wladki Michoci. Znakomita interwencja i koniec pierwszej części spotkania. Montek po 30 minutach prowadzi z Podrawką 14-11 po grze, która mogła chyba zadowolić kibiców. Te ostatnie minuty pierwszej części spotkania, troszeczkę słabsze w wykonaniu mistrzyń Polski, ale mieliśmy tu w czasie pierwszych 30 minut
tego spotkania. Naprawdę kilka zagrań wyśmienitych. 14 do 11 po pierwszej połowie pierwszego finałowego meczu o Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej prowadzą mistrzynie Polski Montex Lublin. 10 minut przerwy i potem znowu emocje w Lublinie. Oddajemy głos do studia w Warszawie. Staramy się dzisiaj w naszej relacji pogodzić trzy żywioły: piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Jesteśmy na półmetku. Ja przypomnę, jaka jest aktualna sytuacja. We Wrocławiu Zepter po dwóch kwartach drugiego meczu finałowego Lech Basket Ligi przegrywa z drużyną Anwilu Włocławek 41 do 47. Widać, że wrocławskie powietrze dzisiaj służy koszykarzom z Włocławka. Tak jest we Wrocławiu. Przed momentem widzieliśmy, zakończyła się pierwsza połowa meczu w Lublinie. Montex wygrywa 14 do 11 z Podrawką Koprywnica, ale pamiętajmy, to jest dopiero pierwszy mecz finałowy Pucharu Federacji Piłkarek Ręcznych. Później będzie rewanż w Koprywnicy. Najbardziej zaniedbaliśmy siatkówkę. Polska-Bułgaria. Wiemy, że Polacy wygrali pierwszego seta 25 do 22. Zatem teraz relacja z Sofii. Tam są Zdzisław Ambroziak i Piotr Dębowski. I trzeba powiedzieć od razu, że ten drugi set do połowy toczył się przy stałej przewadze ekipy Bułgarii. I trzeba podziwiać konsekwencje i spokój naszych siatkarzy i trenerów, bo w tej chwili na tablicy jest wynik 20 do 16 dla Polski. Bardzo dobry serwis Dawida Murka, jego drugi as serwisowy przed wejściem na antenę. Proszę Państwa, Dawid Murek uderzył piekielną, mocną piłkę, zaskoczył zupełnie swoim serwisem rywali, a więc dwa punkty zdobyte w końcu z zagrywki. Teraz nie udało się trafić w boisko. Co ciekawe, tutaj w trakcie drugiego seta sędziowie ukradli Polakom jeden punkt przy stanie 13 do 13, kiedy punkt zdobyli Polacy. Nie pojawiła się 14, ale później zagraliśmy świetnie blokiem. To się wydaje nie do pomyślenia, że na tym poziomie, przy tej stawce mogą być takie pomyłki, elektroniczne być może, ale moim zdaniem to raczej jest na korzyść naszych siatkarzy, bo to wyzwala taką sportową, prawdziwą złość. To było nieładne ze strony gospodarzy. Koniec, kropka. Ważne jest, że nasi naprawdę grają tak skupieni, tak skoncentrowani. Dość powiedzieć, że Bułgarzy mają już wykorzystane dwa czasy, a Ryszard Bosek jeszcze o czas nie prosił. Właściwie dyryguje swoimi ludźmi po mistrzowsku. Mamy zmianę w polskim zespole. Boisko opuścił Arkadiusz Gołasz. Jest już na boisku w polu zagrywki jego rówieśnik, 20-latek Michał Bąkiewicz. To są ci przedstawiciele młodego pokolenia w naszej reprezentacji. Ryszard Bosek już pozwala grać tym zawodnikom. Walczymy, walczymy. Dobrze w obronie. Piłka wraca na stronę Bułgarów. Nieporozumienie. Możemy tu prowadzić kontrę. Bezradny. Świetnie. Brawo. Atak z drugiej linii w polskim zespole. 23 do 17. Bułgarzy w tym drugim secie prowadzili 8 do 4, 12 do 8. Później odrabialiśmy straty. 16 do 13 prowadziliśmy przy drugiej przerwie technicznej. No i teraz z 11 pojawia się na boisku Wladimir Nikolow. To jest atakujący reprezentacji Bułgarii. Opuszcza boisko Iwajlo Gavrilov. I trzeba powiedzieć, że on chyba dotarł do kresu swojej sportowej drogi. 31 lat. Chyba już nie będzie w stanie pomóc swojemu zespołowi. A tu znowuż Michał Bąkiewicz, ten joker polskiej drużyny. To jest gracz, który właściwie może grać na każdej pozycji. Z pewnością nie będzie zbyt długo teraz na boisku, ale wystarczy jeszcze jeden punkt, żeby wygrać drugą partię. Bąkiewicz. Ciekawe, co zrobią teraz. Mieli problemy z przyjęciem. Daniel Pew miał problemy z odbiorem naszego serwisu. Obronili pierwszego setbola. Akcję Bułgarów kończył ten, który pojawił się przed chwilą na boisku, Wladimir Nikolow. To jeden z trzech siatkarzy drużyny mistrza Bułgarii Lewskiego Sofia, który dzisiaj tutaj oglądamy na boisku. Piłka setowa. Jeszcze gramy, jeszcze gramy. Nikolow zdołał podbić piłkę, ale dobrze Polacy gramy. Dobrze Polacy grają blokiem, potrójny blok naszych reprezentantów kończy tego drugiego seta. Co jest chyba ważne, w tej drugiej partii kilka ważnych punktów zdobyliśmy blokiem. Oczywiście były problemy. Oczywiście długimi sekwencjami w tej drugiej partii na początku nie mogliśmy strzelić się serwisem. Zawodziło troszkę przyjęcie. Najważniejsza jest
konsekwencja, determinacja, to jest drużyna, przed którą jest ogromna przyszłość. Proszę Państwa, za nami dwa sety po wygranych. 25 do 22 i 25 do 18. Polska prowadzi w Sofii z Bułgarią 2 do 0. Oddajemy głos do studia w Warszawie. A zatem nadrobiliśmy zaległości z Sofii. Widzimy, że ta siatkarska orkiestra trenera Ryszarda Boska gra dzisiaj bardzo dobrze przeciwko Bułgarom. Teraz przeniesiemy się do Wrocławia i mamy szansę sprawdzić, czy tam już rozpoczęła się trzecia kwarta meczu Ceptera z Anwilem. Nie mieliśmy czasu zaprezentować przy pierwszym naszym spotkaniu składów obu zespołów. W drugim meczu finału basket ligi. Lech Basket Ligi Kisurin z numerem 4, z numerem 6 Paweł Szcześniak, z numerem 7 Dawor Marcelicz, z numerem 8 Marcin Cieślak, z numerem 10 Wladimir Krstycz, z numerem 11 Tomasz Jankowski, z numerem 12 Igor Griszczuk, z numerem 13 kapitan Włocławian Roman Prawica, z numerem 14 Tomasz Andrzejewski i z numerem 15 Miladin Mutawdzic. Trenerem jest Chorwat Stefan Pot. Gospodarze dziś w swoim żelaznym zestawieniu z numerem 4 Robert Kościuk, z numerem 5 Raymond Zmgliniec, z numerem 7 Harold Jemison, z numerem 8 Tomasz Cielebąk, z 9 kapitan gospodarzy Maciej Zieliński, z 10 Adam Wójcik, z numerem 11 Dainius Adomaitis, z numerem 12 Aleksander Awijasz, z numerem 14 Joe McNull i z numerem 13 Sebastian Zwok. Trenerem Andrzej Urlep i w tym momencie rozpoczęła się trzecia kwarta pojedynku, w którym Anwil Wrocław w pierwszych 20 minutach prowadzi z mistrzami Polski, z niepokonaną w tym sezonie drużyną Ceptera Idei Śląsk Wrocław 47 do 41. Pierwsza akcja gospodarzy i ten, który chyba dziś zasługuje na największe brawa. Joe McNull rozpoczyna skutecznie grę swojego zespołu w trzeciej kwarcie. Włocławianie. Pierwsza piątka, która rozpoczyna tę trzecią kwartę, to Dawor Marcelicz, który teraz zdobywa punkty, Tomasz Jankowski z Jewgenii Kisurin, Wladimir Krystycz i Roman Prawic w ekipie gospodarzy, Raymond Mgliniec, Maciej Zieliński, Joe McNull, Dainius Adomaitis i Adam Wójcik. Mgliniec, proszowa penetracja, odegranie do Adama Wójcika, faulował Roman Prawica i kolejny zawodnik drużyny gości ma sporo przewinień na swoim koncie, bowiem trzecie to już właśnie oglądane przewinienie Romana Prawicy. Zobaczmy już za linii końcowej. Raymond Mgliniec. Roman Prawica. No, oszukał to teraz Dainius Adomaitis, już zrezygnował Prawica, ale Litwin nie wykorzystał tej sytuacji. Dawor Marcelicz. Tym razem niecelnie, bo za bardzo pośpieszyli się Wrocławianie w tej akcji. Było sporo czasu, choć nie było obrońcy przy Chorwacie, zdecydował się na rzut nieskutecznie. Ale także nieskutecznie Wrocławianie, którzy grają znacznie, znacznie poniżej swoich możliwości. Krstycz, czyżby po raz czwarty w tym spotkaniu celnie z za linii 6-25. Krstycz 12 punktów w tym spotkaniu. Rozpoczął znakomicie, dwukrotnie trafiając z za linii 6-25. Później jeden taki celny rzut w drugiej kwarcie. No i teraz na początku trzeciej także skutecznie Krstycz. Adam Wójcik, no czy wreszcie... Jednak nie, bowiem zaczarowany dziś dla Adama Wójcika, tak jak jeden, jak i drugi kosz w hali ludowej we Wrocławiu. Cały czas gorący doping wrocławskiej publiczności, która spokojna chyba o to, że wrocławianie w końcówce wreszcie przemogą się, odrobią straty i wygrają po raz kolejny w tym sezonie. 28 zwycięstw w rundzie zasadniczej, 3 ćwierćfinale. Basket, Lech Basket Ligi, czy także w półfinale, w sumie 34 triumfy i po stronie porażek cyfra 0. Starają się przerwać tę znakomitą pasję przechodzącą, która przeszła już, jeśli chodzi o rundę zasadniczą, do historii polskiej koszykówki. No i wreszcie Adam Wójcik w swoim stylu, znakomicie 1 na 1. Obrót, pivot,
punkty Adama Wójcika. Jeszcze raz ta akcja bez szans. Tomasz Jankowski i Jewgenij Kisur. Właśnie ten gracz przy piłce. Jankowski, Marcelicz, już Kisurin. Nie radzili sobie w pierwszej części tego spotkania z nim obrońcy Ceptera. Teraz skutecznie wybrał piłkę w Glinieks. Adomaitis. Ograł się w inny sposób. Teraz Marcelicza poszedł z nim na prawą stronę w akcji 1 na 1. Jeszcze raz zobaczmy zagranie Litwina. Tam umiejętnie podsłaniali wejście na tę prawą rękę koledzy z zespołu i Cepter już tylko 4 punkty straty do Anwilu Włocławu. Nie ma na boisku drużyny Anwilu walczącego dziś za dwóch, jeśli nie za trzech w pierwszej części tego spotkania Miladina Mutawdzicia, ale ten gracz ma na swoim koncie już 4 przewinie. Spicz, Marcelicz, jeszcze straszyć z wyciągniętej ręki Joma Knula. Ale znacznie lepiej radzą sobie w tym otwarciu trzeciej kwarty gospodarze. Zieliński faulowany przez Marcelicza i kapitan Ceptera Idei Śląska Wrocław wykonywać będzie 3 rzuty wolne, ale to za chwilę, bowiem o czas poprosił Stefan Tot, szkoleniowiec włocławian. Pierwszy mecz, przypomnijmy, rozegrany w piątek, przegrany przez drużynę z Włocławka tutaj w hali ludowej 68 do 78 przez dwie kwarty. Wyrównany pojedynek. Trzeciej wyraźnie odskoczyli gospodarze. Wygrali tę trzecią kwartę 27 do 13. No i zrezygnowali z dalszej walki gracze Anwilu. Przegrali to spotkanie, ale dziś 6 minut 49 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Anwil na prowadzeniu 52 do 48, ale to prowadzenie już było znacznie wyższe. Spora strata przez drużynę Ceptera została odrobiona przez pierwszopiątkowych graczy Zielińskiego, Joma Knula, Wójcika i Adomaitis. Teraz dorobek punktowy. Joma Knul najskuteczniejszy w drużynie wrocławskiej. 13 punktów. Sporo uwag trenera Stefana Tota. Bez zmian powracają na parkiet włocławianie. A więc Marcelicz, Krstić, prawica, Kisurin i Jankowski. Zieliński pierwszy rzut wolny. Nieskutecznie. Zieliński znakomicie rozpoczął to spotkanie. 10 punktów. Dwukrotnie z linii 6-25. A później dziś schował się za plecami swoich kolegów. Nie potrafił być skutecznym graczem na tę obronę strefową postawioną przez podopiecznych Stefana Tota. Krstić. Nie było faulu, czego domagała się wrocławska publiczność na Glinieksie. Oczywiście faulu w ataku. To próbowali wymóc kibice z Wrocławia na arbitrach. Jeszcze raz ta akcja. Protestował także sam Raymond z Glinieks. Wójcik. No Wójcik wreszcie w swoim stylu. Po ogromnej radości wrocławskiej publiczności. Bowiem przewaga Anwilu topnieje już tylko do 2 punktów. A jeszcze Adam Wójcik po tej akcji, po faulu Romana Prawicy, 4. już tego zawodnika, wykona dodatkowy rzut wolny i skuteczny. Punkt przewagi wicemistrzów Polski w drugim meczu finału Lech Basket Ligi nad mistrzami Lipka. Marcelicz próbuje urwać się tam na pozycję. Krstić skutecznie faulowany przez Joma Knula. Za linii końcowej rozpoczną włocławianie. Jeszcze raz ta akcja. No, nie mieli innego wyjścia. Wrocławianie przyznali się do tego faulu równocześnie. Adam Wójcik i Joma Knul, blisko będący całego zdarzenia sędzia Krzysztof Kołaszewski, uznał, iż faulował Joma Knul. Było to bardzo wyraźne.
Wrocławianie, jak rozegrają te akcje. Jankowski. Perstić, penetracja powtórzona, rozrzucenie tej piłki na obwód. Pisurin tym razem niecelnie zbiera jeszcze po swoim rzucie. Kolejny faul. Teraz Raimonsa Mgliniexa. Jeszcze wyjaśnianie jakiejś sytuacji. No, bez pardonu teraz zagrał Łotysz. Domagał się tam jakichś przeprosin. Pisurin. No, odbyło się bez nich. Krótka wymiana zdań. Drużynie Anwilu, jak trwoga, można by powiedzieć, to do Igora. Jedyny zawodnik w barwach Anwilu, Włocławek, który grał w tych grach, w tych wszystkich pięciu finałach przeciwko drużynie z Wrocławia i potrafi podrywać swoich kolegów z zespołu do skuteczniejszej walki. Teraz na to samo zapewne liczy trener Stefan Todt, wprowadzając Griszczuka w miejsce prawic. Winiec. Znakomite zagranie do Zielińskiego, ale Zieliński chyba troszeczkę przestraszony, że był tam pod koszem Pisurin. Nie zakończył tej akcji efektownym slajdem, nie zakończył ich zdobyciem po Pisurin. Jeden na jeden z Joe McNullem, ale tam pod Stefie Podkoszowej próbuje pomagać Adam Wójcik. Nieskutecznie Pisurin. Zieliński. Nie udało się z podkosza, nie udało się także z dystansu. Coraz szybsza gra. Nie ma ustawiania tych akcji. Najprostszymi środkami tak jedni jak i drudzy próbują znaleźć drogę do kosza. Zaczyna Raimonds Mgliniex, gromkie WKS, WKS Hali Ludowej. 4 minuty 43 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty. Meczu o Mistrzostwo Polski drugiego. Przypomnijmy, 1-0 po inauguracyjnej grze tutaj we Wrocławiu prowadzą obrońcy tytułu mistrzowskiego. Center Idea Śląsk Wrocław. Jeszcze raz powtórka tej akcji przed momentem, ale już teraz Włocławia. Strata, niepotrzebna oczywiście dla drużynie Anwilu Włocławek. Wymuszona to znacznie bardziej agresywną obroną graczy Andrzeja Urlepa. Teraz ponownie strefą Włocławianie, 2-3, z przodu Krystić i Griszczuk. Strefę podkoszową zabezpieczają Marcelicz, Pisurin i Jankowski. Czynią to na tyle skutecznie, że wydawało się, że sędziowie odgwiżdżą błąd kroków. Tymczasem faulował Pisurin w starcie z Haroldem Jamisonem. Kończy się kolejną kontuzją, tym razem Rosjanina, krwawiący łuk brwiowy Jewginia Kisurina. Zmiany w ekipie gospodarzy, opuścił plac gry Maciej Zieliński. Do gry powraca Aleksander Awlijasz. Narada pomiędzy arbitrami. Kto zastąpił kontuzjowanego Pisurina? Mutawdzicz. A oto Jewgini Kisurin. Warto podkreślić, że naprawdę jedno z najlepszych spotkań, o ile nie najlepsze w barwach Anwilu Włocławek. A Harold Jamison, jeśli nie mylę się, po raz szósty nie trafia, tylko jeden rzut wolny celny na otwarcie. Ale teraz ogromna owacja, bowiem Harold Jamison z 8 rzutów wolnych trafił 2. A to już spory sukces jak na tego gracza. Gorgryszcz tym razem niecelnie.
rozegranie tej gry. Nadal strefą Wrocławianie. Bliasz, Adomaitis. Przeszkadza mu tam jak może mniejszy o głowę Krystić. A Bliasz próbują szukać pozycji do rzutu za trzy. Wrocławianie. Jedna sekunda pozostała tylko graczom miejscowym do zakończenia tej akcji. No i ciekawe, jak teraz poradzą sobie mistrzowie Polski. Czas zacznie biegnąć, gdy piłka będzie na parkiecie. W rękach zawodnika, była w rękach najmniejsza Adomaitisa. Ten jednak w tej wymuszonej sytuacji nie był w stanie zdobyć kolejnych punktów. Sporo zmian, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Kisurin już opatrzony przez masażystę, lekarza drużyny Włocławka, powraca i zastępuje Tomasza Jankowskiego. To jest ograniczone pole manewru, znaczy Stefan Tot. Brak Bartłomieja Tomaszewskiego. Odnowiona kontuzja kolana, z którą borykał się już wcześniej. Paulowany Krestić. Do drużyny wrocławskiej. Marcelicz, Griszczuk, ale nie ma pozycji do zrzutu. Człowiek do zadań specjalnych w drużynie wrocławskiej. Aleksander Abijas pilnuje Griszczuka niczym największego skarbu. Nie pozwala mu, nie daje mu nawet 20-30 cm na to, żeby gdzieś mógł spróbować przymierzyć Igor Griszcz. Wojcik. Adomaitis. Na obwód do Niechca. Nie ma czystych pozycji w drużynie wrocławskiej. Teraz 1-1 na Domajtis, ale od razu podwojenie Mutawdzicza. Wypływa czas. Małżanka nie trafia z rzutów wolnych, ale trafia z dystansu. I na tablicy wyników remis. Po 56, a niespełna 2,5 minuty do zakończenia trzeciej kwarty. Jeszcze raz powtórka akcji Jamison. Niecelny rzut Wrocławia. I teraz Wrocławianie. Spokojnie zachowywali się kibice wrocławscy, licząc na to, że ich ulubieńcy odrobią tę stratę do Anwilu. Że są na tyle przygotowani, że mogą pozwolić wyszumieć się graczom z Wrocławka. I jak na razie te ich przypuszczenia się sprawdzają, ale kto wie, czy Wrocławianie już spasowali. Wydaje mi się, że nie. Sporo walki było w tym spotkaniu, szczególnie, że przecież na tablicy wyników remis po 56 punktów. Teraz dyskusję Gimieksa z arbitrami, że za blisko stoi Igor Griszczuk. Aleksander Alwiliasz nieskutecznie, więc Cepter ponownie nadal nie może ponownie objąć prowadzenia, które stracił jeszcze w pierwszej kwarcie tego pojedynku. I od 9 minuty meczu cały czas prowadzą Wrocławianie, choć przez moment, przed chwilą mieliśmy remis. Już pracę wkładają Wrocławianie w grę defensywną. Pomoc w obronie, podwajanie, uzupełnianie się, cały czas wzajemne dopingowanie się do jeszcze bardziej wytężonej pracy w obronie. To charakteryzuje dziś zespół z Wrocławka, bo potrafił Stefan Pop poić tę walkę. Uspokaja teraz swoich graczy, uspokaja Igora Griszczuka, który nie chce pogodzić się z decyzją arbitra. No i wydaje się, że sędziowie mieli rację. Dotknął tam wyraźnie ręki Adomaitisa. Tak wyglądało to z tego ujęcia kamery. Igor Griszczuk. Litwin pierwszy rzut wolny celny. Drugi także i ponownie remis. W meczu Zeptera Idei Śląska Wrocław z Anwilem Włocławek. W drugim meczu finałowym Lech Basket i Griszczuk. Penetracja podkoszowa, nie udaje się z dystansu, nie udało się także po tym dynamicznym wejściu Igora Griszczuka. Kolejne zmiany w ekipie
Włocławskiej odpoczywa Marcelić. Jego miejsce Roman Prawica, Griszczuk. I tym razem niecelnie. Niespełna 60 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Czyżby teraz miał odmienić się ten los z pierwszej, kiedy w ostatniej akcji wyszli na prowadzenie włocławianie, ale Griszczuk zabiera w dziecinny sposób z łatwością piłkę Dymisonowi. Teraz faul w ataku Krstnicza. Rozporna sytuacja. Protestuje Krstnicz, protestuje Stefan Todt. Popatrzmy jeszcze raz. Był w ruchu tutaj Raymond Zmgliniecz. Cóż, taka decyzja arbitrów. 58 do 58 rzut oka na statystykę. Wysoki procent skuteczności rzutów za 2 punkty, za 3 już ta skuteczność w porównaniu do pierwszej kwarty wyraźnie spadła, ale wyrównane tutaj dorobki, osiągnięcia obu zespołów w rzutach wolnych, troszeczkę lepsi włocławianie w asystach, niemalże remis, więcej strat wrocławian, więcej przechwytów oczywiście w drużyny Anwilu. Jeśli chodzi o zbiórki, to co jest tutaj tą najważniejszym zdaniem obu trenerów, kluczem do zwycięstwa w tych spotkaniach, 23 zbiórki w sumie Anwilu i 22 zbiórki Ceptera Idei Śląska, a więc remis w zbiórkach, niemalże remis na tablicy. Emocje tutaj w hali ludowej we Wrocławiu sięgają zenitu. 42 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty. I teraz po tym przewinieniu ataku Krstnicza rozpoczynają wrocławianie. No, oczywiście rzutów wolnych. W ataku Liasz, Gliniecz, pod nim Griszczuk czarujący go wzrokiem. Nadal obrona strefowa drużyny z Włocławka, skuteczny przechwyt i to co najważniejsze w obronie strefowej, jeśli jest tych dwóch małych graczy, szybkich, wysuniętych do przodu, każda strata kończy się natychmiastową kontrą. Tym razem wrocławianie uratowali się tym, że sfaulowali Krstnicza. Wyskoczył Krstnicz, faul, można rzec wyraźnie taktyczny Aleksandra Awliasza i spod kosza zza linii końcowej rozpoczną gracze w białych strojach, podopieczni Stefana Totta, którzy do półfinału awansowali, wygrywając piąte decydujące spotkanie z drużyną ze Słupska. Do finału wygrywając piąte decydujące, wykorzystując atut własnej hali z drużyną Hofu Blachy Pruszyński. Proszę. Włocławianie będą grali do końca tej trzeciej kwarty. Krstnicz, Krstnicz. Penetracja podkoszowa do Prawicy. Prawica za 2 punkty nastąpił na linię. Nie ma punktów Romana Prawicy, kapitana drużyny Anwilu Włocławek. Koniec trzeciej kwarty i we Wrocławiu w tym spotkaniu nadal wiadomo, że nic nie wiadomo, bowiem 58 punktów po stronie gospodarzy, 58 po stronie Anwilu Włocławek. No i myślę, że tutaj emocje sięgną zenitu w czwartej kwarcie. Włocławianie chcą wreszcie przerwać tę zwycięską pasę drużyny Ceptera Idei Śląska Wrocław. Czy im się to uda? Przekonamy się w czwartej kwarcie. Tymczasem z Wrocławia przenosimy się do Lublina. A w Lublinie jeszcze niecałe 14 minut do zakończenia meczu pierwszego finałowego o Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej i mistrzynie Polski Montex Lublin prowadzi pod Rawką Koprywnica, mistrzyniami Chorwacji 20 do 17. Ciężki mecz, bardzo ostra gra w obronie zespołu chorwackiego i w ataku Montex, Violetta Luberecka, Sabina Włodek. Faulowana była Monika Marzec, która nie złapała podania od Sabiny Włodek, ale bardzo ciekawie próbowały rozegrać to zawodniczki Montexu. Izabela Czapko, Renata Żukiel, Małgorzata Mańkowska, Violetta Luberecka, bezpardonowo atakowana. To o czym mówiłem, Podrawka słynie z tego, że gra bardzo ostro w defensywie. Tego najbardziej obawiały się lublinianki. Violetta Luberecka, Izabela Czapko, Sabina Włodek.
Tutaj kilka razy po rzutach zawodniczek Monteksu piłka lądowała na słupku bramki Podrawki. Możemy mówić o pechu, gdyż to prowadzenie Monteksu mogło być dużo, dużo wyższe. Prowadzi Monteks 20-17 i nadal gra w ataku. Izabela Czapko, Sabina Włodek. Izabela Czapko, Wioletta Luberecka, Monika Marzec i będziemy obserwowali rzut karny dla Monteksu. Obrona w kole. Stancin, Barbara Stancin w bramce Podrawki. Zmieni się teraz z Samelą Knezowicz. A rzut karny wykonywać będzie Izabela Czapko. Jak do tej pory Izabela bezbłędnie egzekwowała rzuty karne. Ale nie rzucała jeszcze w tym meczu karnego przeciwko Knezowicz. Czapko kontra Knezowicz. Gol! 21-17. 12,5 minuty do zakończenia meczu. Nie pomogła zmiana w chorwackiej bramce. Mamy 21 bramkę dla zespołu lubelskiego, a Izabela Czapko dzisiaj zdobywa swoją 7 bramkę, a 4 z rzutu karnego. I w tej chwili Chorwatki. Ragusz, najskuteczniejsza zawodniczka chorwackiej drużyny. W pierwszej części spotkania zdobyła 4 bramki, w drugiej połowie 2, w tej chwili 6 bramek w dorobku grającej z ósemką Majetiny Ragusz. A w tej chwili Nikoci i błąd kroków, ale nie, sędziowie jednak uznali, że Wioletta Luberecka faulowała wyskoku w latkę Michoci i rozpoczną Chorwatki. I nadal w ataku Podrawka. Bardzo dobrze ustawiona w bramce Iwona Fabi. Piłka dla Monteksu i teraz kontratak zespołu lubelskiego. Monika Marzec, Sabina Łodek. Cztery zawodniczki Podrawki musiały powstrzymać Sabinę teraz przed jej atakiem. Izabela Czapko. Już ustalony wariant gry w ataku pozycyjnym przez zawodniczki Monteksu. Pokazuje to Wioletta Luberecka, kapitan, mistrzyń Polski. Dagmara Kowalska, Monika Marzec. Trochę pogubiły się teraz w rozgrywaniu tej piłki zawodniczki Monteksu. Muszą decydować się na rzut. Zaraz sędziowie mogą wskazywać, iż gra Monteksu jest grą pasywną. Dobre dogranie, ale bezpardonowo atakowana była Monika Marzec przez Andrę Hrg. Izabela Czapko, Dagmara Kowalska, Dagmara Kowalska. I znów faul i kolejny raz Monteks wznawiać grę będzie od rzutu wolnego. A Podrawka zdecydowanie, bardzo agresywnie, tak jak już mówiliśmy na pograniczu faulu, teraz trochę nieprzemyślany rzut Wioletty Lubereckiej, ale chyba sugerowała się podniesioną ręką sędziego wskazującego grę na czas zespołu lubelskiego. Czterobramkowa przewaga w dalszym ciągu Monteksu w dzisiejszym pierwszym finałowym meczu Pucharu Federacji z zespołem Podrawki Koprywnica. Przypomnę, że w półfinale Pucharu Federacji Podrawka dwukrotnie pokonała Slawię Praga. W pierwszym meczu 21-18 na wyjeździe, u siebie 20-19, teraz Sabina Włodek po raz kolejny w bardzo ładnej, popisowej akcji i być może jest to przełomowy moment spotkania na 10 minut przed końcem. Pięciobramkowa przewaga Monteksu 22-17. Sabina gra kapitalnie, udowadnia to, że jest zawodniczką światowego formatu. Jeżeli jest się najlepszą lewą skrzydłową w Europie, to znaczy, że jest się najlepszą na tej pozycji na świecie. 22-17 dla Monteksu, 9 minut 45 sekund do zakończenia spotkania. I trener Podrawki, Iwicza Pal, poprosił o przerwę w grze. Chcę przekazać swoim zawodniczkom jakieś uwagi. Na pewno teraz trener Truszkowski pokazuje i objaśnia, że może być zmiana sposobu gry w obronie zawodniczek Podrawki. Zawodniczki Monteksu muszą być na to uczulone, ale podsłuchajmy Andrzeja Druszkowskiego. 10 minut do prawej. Koniec narady w zespole Podrawki. Również Andrzej Druszkowski zakończył rozmowę ze swoimi zawodniczkami. 22-17 dla mistrzyń Polski. I ostatnie 10 minut pierwszego meczu, finałowego meczu o Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. I Podrawka w ataku. Chodak, prawo skrzydłowa, bardzo ostro grająca w obronie. Na pewno Sabina Włodek będzie długo pamiętała zagrania swojej przeciwniczki. Hrg, Chodak,
Rygi. Świetnie ustawiła się teraz Monika Marzec. Szansa na kontratak. Sabina Włodek. Sabina. Gol! 23 do 17. Znakomita akcja Sabiny Włodek. Czwarta bramka w drugiej połowie, a w sumie siódma bramka Sabiny Włodek w dzisiejszym meczu. I po raz pierwszy w dzisiejszym meczu Montex ma sześciobramkową przewagę nad zespołem chorwackim. To najwyższa przewaga zespołu lubelskiego w dzisiejszym spotkaniu. I w tej chwili wzmaga się doping lubelskiej publiczności, która dzisiaj w komplecie w hali Mosir stawiła się mimo upalnej pogody, mimo kończącego się weekendu na tym spotkaniu. A teraz szczęście dopisało lubliniankom. I będzie rzut karny. Sabina trochę zagabiła się w obronie, nie asekurowała do końca. Odbiła się piłka od poprzeczki, trafiła do Chodak. I teraz Iwona Pabich w bramce Monteksu Lublin. A na linii oddalonej od bramki o 7 metrów staje Martina Ragusz. 23 do 17. I 23 do 18. Wykorzystała rzut karny Martina Ragusz. Niecałe 9 minut do zakończenia meczu i ze środka boiska wznawiają grę zawodniczki Monteksu Lublin. Sabina Włodek. Te jej zagrania w pierwszej i w drugiej części spotkania były naprawdę kapitalne. Już w pewnym momencie powiedziałem, że brakuje komplementów, aby kwitować grę Sabiny Włodek. Imponuje szybkością w dzisiejszym spotkaniu, imponuje dynamiką i rzeczywiście mimo tego, że nie przebiera w środkach Renata Chodak, często fauluje, często przytrzymuje za koszulkę Sabinę Włodek, to jednak w wielu sytuacjach nie potrafi sobie z nią poradzić. A w tej chwili kolejny faul chorwackich zawodniczek w obronie i Dagmara Kowalska wznawia grę do Violetty Lubereckiej. Izabela Czapko, Sabina Włodek. Czapko ma okazję do wejścia, ale powstrzymywana przez grającą z numerem 6 Bozicę Palcicz. Czapko do Lubereckiej. Chyba teraz rozegranie akcji w środku, ale powstrzymane przez chorwatki zawodniczki Monteksu. Andrzej Gruszkowski krzyknął coś do swoich zawodniczek. Faul. Bardzo niebezpieczne są takie zagrania, kiedy w obronie zawodnik, zawodniczka w piłce ręcznej wychodzi do gracza atakującego z wyprostowanymi rękami. Zdecydowała się od razu na rzut Izabela Czapko. Ten rzut był obroniony przez bardzo dobrze broniącą dzisiaj Barbarę Stanci. Wydaje się, że ona broni od niechcenia, że stoi w tej bramce, ale fantastyczny refleks, doskonałe wyczucie bramkarki mistrzyni Chorwacji Podrawki Koprywnica i Podrawka w ataku. Michoci, Hrg, Chodak, Hrg. Wysunięta obrona zespołu Monteksu. I teraz Izabela Czapko sklinczowała Hrg, podniosła ją. Ale tak trzeba bronić. I piłka. Monteksu podanie do Małgorzaty Mańkowskiej. Mańkowska. No pecha ma ta zawodniczka. Chyba dwa razy trafiła w słupek. Teraz niewykończona akcja. I Choda. 23 do 19. Czterobramkowe prowadzenie mistrzyń Polski. A wracając do Małgorzaty Mańkowskiej, to bodaj piąte lub szóste takie wejście dynamicznie wchodzi i za każdym razem coś staje na przeszkodzie. Albo bramkarka, albo słupek, albo poprzeczka. Rzeczywiście pani Małgorzata ma w dzisiejszym meczu wyjątkowego pecha i w tej chwili zmiana na prawym skrzydle. Małgorzatę Mańkowską zastępuje Swietłana Czerniecka. 6 minut do zakończenia spotkania. 23 do 19 prowadzenie Monteksu. A Monika Marzec po wrzutce Sabiny Włodek zdobywa 24 bramkę dla zespołu lubelskiego. 5 bramek przewagi Monteksu w pierwszym finałowym meczu Pucharu Federacji. 6 minut do końca tego meczu. I teraz Podrawka. I trzymajmy kciuki, aby mistrzynie Polski, zawodniczki Monteksu Lublin, które od kilku sezonów fantastycznie walczą, nie tylko w lidze, zdobywają seryjnie Mistrzostwa Polski, ale również kapitalnie grają w rozgrywkach o europejskie puchary, w Lidze Mistrzów, a teraz w Pucharze Federacji. Viola Luberecka. Gol! Gol, gol, gol! 25 do 19. Znakomita akcja lublinianek, zakończona celnym rzutem Violetty Lubereckiej. Sześciobramkowa przewaga. Jak przystało na kapitana, pani Violetta. Świetny zwód, znakomity rzut. Celny, to jest najważniejsze. I 6 bramek przewagi drużyny lubelskiej. A przed tym spotkaniem Violetta mówiła, że marzy o tym, aby przynajmniej wygrać ten mecz różnicą 7 goli. I Podrawka, ale nie zapeszajmy. Do końca spotkania pozostało jeszcze 5 minut. Rygi. Próbowała dograć piłkę do Palcic. Michoci. Już wznowiona gra.
bardzo dobrze w obronie. Świetnie w obronie i teraz sędziowie wskazują, że należy zatrzymać zegar. 2 minuty kary dla Swietłany Czernieckiej. I będzie również rzut karny. Swietłana faulowała podczas rzutu zawodniczkę Podrawki. W bramce Monteksu Iwona Pabi, a na linii rzutów karnych, jak zwykle, Martina Ragusz. Iwona Pabi kontra Ragusz. 25 do 19. Nadal 25 do 19. Ragusz przestrzeliła. Ragusz nie trafia, a po raz trzeci w drugiej części tego spotkania Lublinianką przyjdzie grać w osłabieniu, jako że jest to trzecia kara indywidualna dla lubelskiej zawodniczki. I w tej chwili końcówka. Niespełna 5 minut do zakończenia, z czego 2 minuty niestety grać będą Lublinianki w osłabieniu. Luberecka. Bardzo ważny moment tego spotkania. Teraz Lublinianki muszą bardzo mądrze i dokładnie rozgrywać piłkę, żeby nie narazić się na to, iż sędziowie odwiedzają grę pasywną. Wioletta pokazuje, jaki wariant ataku pozycyjnego ma być rozgrywany w tej sytuacji, kiedy jest 5 zawodniczek Monteksu, a 6 Podrawki. I znowu bardzo ostry faul na Sabinie Młodej. 4 minuty 15 sekund do końca meczu. Wioletta Luberecka, Izabela Czapko, Dagmara Kowalska. Małgorzata Mańkowska i trzeba rzucać nad bramką. Sygnalizowali sędziowie grę na czas, stąd ten wymuszony rzut Dagmary Kowalskiej. Minuta pozostała do końca kary lubelskiej zawodniczki. 25 do 19, 4 minuty do końca. Teraz Michoci oszukała Luberecką i zdobywa po indywidualnej akcji środkiem bramkę. Pokonuje Iwonę Pawich. Iwonę Pawich, która, przypomnę, po długomiesięcznej rekonwalescencji, po kontuzji, po operacji, od pewnego czasu, od kilku tygodni wznowiła treningi i dziś trener Andrzej Druszkowski zaufał jej, choć w wyjściowym składzie zespołu lubelskiego Magdalena Chemicz, to jednak częściej na parkiecie w dzisiejszym spotkaniu przebywała Iwona Pawich. 3,5 minuty do końca meczu i w ataku Montek z Lublin, Małgorzata Mańkowska, Dagmara Kod, Izabela Czapko. Przyspieszają Lublinianki. Sabina Włodek, Dagmara Kowalska próbowała indywidualnie przedrzeć się przez tą bardzo ostro grającą strefę zespołu Podrawki. Wioletta Luberecka. Sabina Włodek. Dagmara Kowalska, Małgorzata Mańkowska nie decyduje się na zakończenie tej akcji. Rzutem ze skrzydła Wioletta Luberecka i broni, to co mówiłem, świetnie broni Barbara Stancik. I 14 sekund jeszcze do końca kary Czernieckiej. Moim zdaniem czysto, ale sędziowie odgwizdują faul Sabiny Włodek i będziemy obserwowali rzut karny. 8 sekund do końca kary lubelskiej zawodniczki, 25 do 20, 3 minuty do zakończenia tego spotkania, a w tej chwili Ragusz po raz kolejny stanie przed szansą pokonania Iwony Pawich z punktu na 7 metrze z rzutu karnego. Przed kilkoma minutami przestrzeliła, a jak pisze się teraz, znakomicie spisała się Iwona Pawich, która świetnie broni rzut Martyny Ragusz i Lublinianki. Lublinianki, które już są w tej chwili w komplecie na parkiecie lubelskiej hali. I rozpoczynają atak pozycyjny mistrzynie Polski. Walczą dzielnie w pierwszym finałowym meczu o Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Dagmara Kowalska. Małgorzata Mańkowska. Gol! Wreszcie Małgorzata zdobyła tą swoją bramkę, która jej się należała. Brawo Małgorzata Mańkowska. 26 do 20 dla Monteksy. Przełamała tego pecha. Szkoda, że do końca meczu pozostało już tylko 2 minuty i 10 sekund, bo być może teraz Małgorzata Mańkowska, gdyby się odblokowała, te akcje z prawego skrzydła były bardziej skuteczne. Ale myślę, że nie mamy powodu tutaj do niezadowolenia. 6-bramkowa przewaga lubelskiego Monteksu na 2 minuty przed zakończeniem tego meczu. I bardzo dobrze w obronie teraz Lublinianki. Zatrzymany czas. Minuta, 53 sekundy do zakończenia spotkania. Tam patrzy się po Wioletta Luberecka. Mam nadzieję, że ten uraz nie będzie groźny. Są już i masażysta, i lekarz Monteksu przy Wioletcie, czy kapitanie ekipy mistrzyń Polski. Jakiś uraz barku. Ale Wioletta Luberecka jest znana z tego, że w takich sytuacjach łatwo nie poddaje się. Otwarta, waleczna, niezwykle ambitna zawodniczka. Kapitan bywa określana mianem wojownika lubelskiej drużyny i chyba słusznie to miano pan Wioletcie się należy. W ataku Podrawka. I teraz trzymajmy kciuki, żeby
strefa obronna Monteksu była strefą szczelną. Kapitalnie zagrała teraz w obronie Monika Marzec. Faul w ataku, Violetta Luberecka. Jest szansa na drugą fazę kontrataku i teraz bezpardonowo faulowana Dagmara Kowalska. Kara 2 minut dla Bożici Palcic. I Monteks teraz będzie miał przewagę już do końca meczu. Lublinianki będą grały z przewagą jednej zawodniczki na boisku. Minuta 31 sekund do zakończenia meczu. 26 do 20 dla Monteksu. I Monteks w ataku. Renata Żukiel, Violetta Luberecka. Sabina Włodek. Violetta Luberecka. Małgorzata Mańkowska, bramka 27-20. Znakomita akcja na przestrzeni dosłownie 2 minut. Świetna druga akcja Małgorzaty Mańkowskiej, zakończona drugą zdobytą w tym meczu przez tę zawodniczką bramką. 27-20, prowadzenie lubelskiej drużyny siedmiobramkowe. Myślę, że bardzo dobry wynik w pierwszym spotkaniu finałowym Pucharu Federacji. I 50 sekund do zakończenia tego spotkania. Krgy nigdzie już nie siedzi w hali w Lublinie. Wszyscy dopingują swoje zawodniczki. Sabina Włodek. Violetta Luberecka, Włodek. Bramka 28-20. Na 30 sekund przed zakończeniem pierwszego finałowego meczu o Puchar Europy. Piłkarki ręczne Monteksu prowadzą z podrawką Koprywnica 28-20. Patrzymy już teraz na zegar. 20 sekund do końca meczu. Ragusz, 15 sekund, wolny dla Podrawki, zatrzymany zegar, 13 sekund do końca meczu. I teraz lublinianki muszą spokojnie zagrać w obronie. Małgorzata Mańkowska zostaje wykluczona na 2 minuty, albo Monika Marzec. Monika Marzec najprawdopodobniej opuści parkiet, a rzeczywiście mamy do czynienia ze znakomitym finiszem lubelskiej drużyny. W ciągu meczu ta przewaga zespołu lubelskiego wynosiła 2-3, 4 bramki w końcówce. Jak widać, znakomity zryw lubelskiej drużyny i 8-bramkowe prowadzenie na pewno bardzo wartościowe w kontekście rewanżu, który przypomnę w następną sobotę o godzinie 18 w Koprywnicy. I jeszcze Liepka Wresk na parkiecie. Doznała jakieś kontuzje, ale liczymy na to, że nie jest to nic groźnego. I lublinianki grać będą piątkę, a więc 5-5. Gdyż przypomnę, również na ławce kar przebywa jedna z zawodniczek Podrawki. 13 sekund do końca meczu. Monteks prowadzi, przypomnę, 28-20. W sobotę, za tydzień, drugie spotkanie w Koprywnicy. Ten mecz również będziemy dla Państwa transmitować. Będzie go można obejrzeć na antenie telewizji Polonia. I jedna z ostatnich akcji tego spotkania, jak nie ostatnia, od rzutu wolnego wznowią grę zawodniczki Podrawki. Martina Ragusz już przygotowana do wznowienia gry, jest również na parkiecie Wresk. Bardzo dobrze Violetta Luberecka, daleko od własnego pola bramkowego. Hrg! Bramka 28-21, 3 sekundy do końca, 2-1, zatrzymany czas. 7-bramkowe prowadzenie ekipy Monteksu Lublin. To chyba dobra zaliczka. Violetta Luberecka zdecydowała się od razu na rzut. Monteks Lublin wygrał w pierwszym meczu, finałowym meczu o Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej z mistrzyniami Chorwacji Podrawką Koprywnica 28-21. Dziękujemy Państwu za uwagę. A we Wrocławiu 39,1 sekundy do zakończenia normalnego czasu gry. 40 minut. Cepter Idea Śląsk Wrocław, co Państwo widzą na swoich ekranach, prowadzi 76-73 z Anwilem Włocławek. Jak to się stało? Pokrótce początek czwartej kwarty, fatalny jeśli chodzi o skuteczność w wykonaniu Anwilu Włocławek. 4 minuty pod obieżki Stefana Toda nie potrafili zdobyć punktów, a znakomicie grali wrocławianie. Za 3 najpierw trafił Mgliniec, potem dwukrotnie Zieliński, zrobiło się 9 punktów. Włocławianie starali się odrabiać te straty za sprawą dobrej, skutecznej gry Władimira Krsticza, ale przewaga w pewnym momencie wzrosła nawet do 10 punktów po kolejnym, trzecim już czwartej kwarcie celnym rzucie z zaliczki 6-25. 3 punkty przewagi mistrzów Polski, o nich posiadaniu piłki
szybki faul Igora Griszczuka, a więc wszystko jeszcze tutaj we Wrocławiu może się zdarzyć, ale wszyscy zapewne kibice usatysfakcjonowani grą, kibice tutaj w hali ludowej, kibice Ceftera, Idei Śląska Wrocław grą swoich ulubieńców, bowiem ci w czwartej kwarcie pokazują naprawdę basket na wysokim poziomie. Wyraźnie jednak zmęczenie dało się we znaki drużynie z Włocławka. Spadł za 5 przewinień Miladin Mutawdzić. To było znacznie wcześniej, bo już 6 minut temu. Także teraz plac gry za 5 przewinień opuszcza Tomasz Jankowski. 30 sekund do zakończenia spotkania. Szybki kolejny faul Igora Griszczuka. Griszczuk starał się jak mógł w tej czwartej kwarcie. Jeszcze jakaś wymiana słowna, wymiana uwag pomiędzy Zielińskim a Igorem Griszczukiem. Sporo takich spornych sytuacji jest tutaj w tym spotkaniu. Zupełnie chyba niepotrzebnie to zaognia. Także atmosferę na trybunach popatrzmy na dorobek punktowy. Zieliński, Maciej Zieliński, najskuteczniejszy w drużynie gospodarzy. 21 punktów, ale 5 celnych rzutów z dali, 6-25. Dżomak Nul tak skuteczny w pierwszych minutach tego spotkania. Także w trzeciej kwarcie 17 punktów. Krystic 20 punktów. Kisurin 18 punktów. Dawor Marcelicz punktów 15. 28,7 sekundy do zakończenia pojedynku. Ta przewaga Ceftera nadal wynosi 3 punkty. Faulują Włocławianie, szukając szansy w tych taktycznych faulach, w ewentualnym doprowadzeniu do rzutów wolnych, liczeniu na niecelne rzuty Wrocławia w szybkiej zbiórce. To ma być ten klucz do zwycięstwa tutaj w tym drugim spotkaniu, które w pewnym momencie już wydawało się być bardzo blisko, bo przecież przypomnę, że drużyna z Włocławka prowadziła 10 punktami. Przed chwilą mieliśmy prezentację najskuteczniejszych graczy obu zespołów, Macieja Zielińskiego w drużynie wrocławskiej i Władimira Krasticza w drużynie włocławskiej. Tak jak znakomicie rozpoczęli, tak znakomicie grają do ostatnich minut i sekund tego pojedynku. Na linii rzutów wolnych Maciej Zieliński, który ma okazję powiększyć swój dorobek punktowy. Pierwszy rzut wolny celny, przewaga wzrasta do bezpiecznej, wydaje się, przewagi 7, różnicy 4 punktów i teraz do 5. 78-73. Jedna z ostatnich szans, niezwykle walecznych dzisiaj we Wrocławiu Włocławian, ale już jednak zmęczonych tymi 10 meczami w playoffie. Gracjan Wilk, Stich, Marcelicz za 3, skutecznie, jeszcze szansa, jeszcze krzyczący, dopingujący swoich graczy Stefan Todt, ale teraz tak dziadka zagrali wrocławianie, faul prawicy, nie zakończył tej akcji Joe McNull. Rozrzucili szeroko po całym placu piłkę wrocławianie, bez opieki zupełnie pozostał Joe McNull, zdążył Roman Prawicza, ale zdążył tylko sfaulować. Teraz ostatnie sekundy na stojąco, publiczność w hali ludowej, sekundy, pół sekundy i za chwilę kolejne już 36. zwycięstwo w tym sezonie odniesie Ceftera. Idea Śląsk Wrocław wygrywa z Anwilem Włocławek w drugim meczu finału Lech Basket Ligi 78-76. Po meczu interesującym, po meczu, w którym prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Początek wyraźnie dla gospodarzy, później poderwał gości. Igor Griszczuk odskoczył na 10-12 punktów. Znakomita gra, szczególnie w obronie drużyny z Włocławka, ale końcówka należała do drużyny gospodarzy, która prowadzi 2-0 w walce o Mistrzostwo Polski. Statystyka 55% skuteczności za 2 punkty Ceftera, 51% Anwilu. W rzutach wolnych lepsi wrocławianie, ale w rzutach za 3 punkty na 19 prób, 9 celnych wrocławianie, 5 rzutów celnych Macieja Zielińskiego, najskuteczniejszego w drużynie wrocławskiej. Jeśli chodzi o zbiórki, to miał być klucz do zwycięstwa. To jeszcze raz przypominam, Anwil Włocławek, 26 zbiórek w tym spotkaniu, 36
Scepter, Idea Śląsk-Wrocław, a więc typy obu szkoleniów. Andrzeja Urlepa i Stefana Tota sprawdziły się co do J. Kto wygra walkę na desce, kto będzie skuteczniejszy w rzutach za 3 punkty, ten wygrywać będzie rywalizację w meczach finałowych. Jeszcze rzut oka na procenty punktów zdobywanych przez oba zespoły. Za 2 punkty wrocławianie 46%, za 3 34. W drużynie Anwilu niemalże identycznie, troszeczkę więcej punktów z linii rzutów wolnych zdobywali wrocławianie. No ale jeśli popatrzy się na dorobek, na procent skuteczności rzutów wolnych i ilość wykonywanych tych wolnych, chociażby w drużynie wrocławskiej przez Harolda Jamisona, to nie trudno stwierdzić, że drużyna wrocławska łatwiej zdobywała te punkty z rzutów wolnych. Po drugim meczu walki o Mistrzostwo Polski Scepter Idea Śląsk-Wrocław w meczu w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi z Anwilem Włocławek 2-0. Wygrywa drugi mecz 78-76. Kolejne 2 spotkania we Włocławku w sobotę i w niedzielę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Miłe złego początki, tak mogą myśleć o dwóch pierwszych kwartach tego drugiego meczu finałowego Lech Basket Ligi. Koszykarze z Włocławka pierwsze dwie kwarty wygrali, później po trzeciej był remis 58-58 i w końcu zwycięstwo Sceptera 78-76. Zatem nie ma sensacji, nie ma niespodzianki w hali ludowej we Wrocławiu. 2-0 w rywalizacji finałowej prowadzi Scepter w starciu z Anwilem Włocławek. My teraz przenosimy się do Sofii. Tam trwa mecz Bułgaria-Polska w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. Są tam nasi komentatorzy, Zdzisław Ambroziak i Piotr Dębrowski. Oni mnie nie słyszą, zatem nie będę zadawał im żadnego pytania, a skupmy się na ich komentarzu. A więc trzeci punkt dla Polaków. Sam się przyznał zresztą ten siatkarz, zresztą trzeba powiedzieć, że jest to zawodnik dużej klasy i szybki atak ze środka. Żelazkow, teraz rozgrywający reprezentacji Bułgarii, gra na tych pewniaków, bardziej doświadczonych swoich kolegów w reprezentacji. Jeden z nich wprowadza piłkę do gry. Podwójna, właściwie na pustej siatce atakował nasz atakujący. No i ciągle punkt za punkt. Trzeba zdobyć punkt przy własnej zagrywce. To jest mniej więcej tak, jak break w tenisie. Lekko, bez zbędnego ryzyka, ale nie po rozumieniu Bułgarów. Mamy piłkę, wyprowadzamy kontrę. Dawid Murek. Piłka wraca na naszą stronę. Jeszcze raz Dawid Murek. Po skosie fantastycznie, naprawdę to było trudne do zrobienia, bardzo, ale zrobił. Bardzo ładnie wykorzystał pracę nadgarstka Dawid. Po bardzo ostrym skosie zaatakował, niezbyt mocno, ale punkt jest bezcenny. Mamy 2 punkty przewagi. Znowu złe przyjęcie zagrywki u Bułgarów. Dobry blok. Brawo Dawid Murek, Marcin Prus. Piłka odbiła się od atakującego Bułgara i wyszła w aut. I po raz pierwszy pan Hristo Iliew prosi o przerwę, bo 3 punkty w tiebreaku, w tej decydującej rozgrywce, to już jest sporo. Ja dałem ten przykład tenisa, bo on jest bardzo czytelny, chociaż jak gdyby należy to rozumieć odwrotnie. Tutaj punkt zdobyty przy własnym serwisie jest bezcenny. Dobry. Teraz moment, aby jeszcze nasi zawodnicy mogli spokojnie ustalić strategię na kolejne akcje. Prowadzimy 3 punktami. Rozmaite efekty dźwiękowe my tutaj mamy w swoich słuchawkach. Rozmaite rozmowy. Mamy nadzieję, że i obraz, i nasz komentarz docierają do Państwa. Tiebreak, 5 set, 6-3 dla ekipy Polski. Paweł Pawkę. I Cvetanov nie zawodzi w ataku ze środka. Robił to z 2 poprzednich wygranych przez Bułgarów w setach. I w polu zagrywki Iwajlo Gavrilo. Bardzo doświadczony zawodnik. Gruszka świetnie. I bardzo znakomicie ładnie mija teraz Andrzej Stelmach. Udała mu się ta sztuczka, bo próbował tego na przykład w meczu z Belgami. Nie zawsze to było udane. Teraz nie pozostawił wątpliwości naszym rywalom. 7-4. Dawid Murek.
Gramy, gramy, świetnie, świetnie Papkę, będzie ryzykował. To jest ryzyko logiczne, drodzy Państwo. Gdyby Dawid zawadził o blok, mielibyśmy bezcenny punkt. Najgorsze są błędy, które nie mogą, nawet gdy akcja się uda, przynieść efektu punktowego. Damian Konstantinow po siatce. Gruszka. Świetnie, Piotrek Gruszka. Mimo że Bułgarzy ustawiali potrójny blok, zagrał obok dłoni blokujących rywali. To jest właściwie bardzo cenna cecha Piotra Gruszki. Pokazał to również w meczu z Belgami. Łatwiejszy niż się spodziewaliśmy, dlatego że mimo trudnych chwil potrafi jednak przezwyciężyć kryzys i, tak jak przed chwilą, pomóc drużynie. 8-5. Zmiana stron boiska. Tak zawsze dzieje się w tiebreaku w piątym secie. Siatkarze przystępują do gry bez przerwy. Marcin Prus już gotowy do zagrywki. Bezpiecznie. Dobrze przyjmował plan Konstantinow, ale my dobrze gramy w bloku. Niewiele brakowało, niewiele. Mieli, ale proszę zwrócić uwagę, jak czujnie teraz pracuje na środku bloku młodziutki Arkadiusz Gołaś. Na razie mamy dwa punkty przewagi. Christo Cvetanov, trzeba dobrze przyjąć ten serwis. Zrobił to Krzysztof Wójcik. Gruszka. Grają w obronie teraz Bułgarzy. Minięcie. Ach, nie ma u nas asetu racji. Dawid Murek stał za daleko. Tuż przy końcowej linii boiska spodziewał się chyba mocnego zbicia. Znaczy Dawid po prostu przypuszczał, że po bloku ta piłka może szybować daleko, daleko. Źle ocenił tę akcję. Przyjąć. Teraz jest ważne. Druga linia. I Paweł Papke zablokowany przez Stefanowa. Szał radości na trybunach 8-8. A więc straciliśmy tą trzypunktową przewagę. Wszystko zaczyna się od początku. Znowu przypomnijmy tylko. W tiebreaku gramy do 15. Złe przyjęcie. Przepychanka. Powtórzymy. Tak, tak. Bardzo słuszna decyzja. Gdy ta piłka jest jak gdyby martwa między dłońmi ponad taśmą, należy powtórzyć akcję. Przyjąć, przyjąć. Znów gorzej przyjmujemy. Cvetanov, Murek. I myli się Arkadiusz Gołaś. Miał wystawioną piłkę, miał ją w górze, mógł się rozejrzeć. Uderzał po skosie, ale fałd, szkoda. No trzeba grać dalej, Bułgaria prowadzi 9-8. Nie opuszcza pola zagrywki Christo Cvetanov. Dobre przyjęcie Murka. I znowu zablokowany Arkadiusz Gołaś. Coś niesamowitego. Dość dobrze odczytują teraz intencje naszego wystawiającego Bułgarzy. Bo Arkadiusz Gołaś to jest jego prawdziwy debiut międzynarodowy w oficjalnym meczu. No musi zapłacić jak gdyby cenę za ten debiut. Ale gorzej, że rozczytują dobrze intencje Andrzeja Stelmacha, który jest graczem bardzo doświadczonym. Wiele sezonów we Włoszech. Gracz bardzo solidny. No ale teraz mamy trudną sytuację. Już tylko 5 punktów. Brakuje Bułgarom do szczęścia. Trzeba uporządkować wszystkie sprawy, uspokoić się i, jak to mówił Hemingway, trzeba się podnieść i walczyć dalej. Wszystko jest możliwe, możemy jeszcze zwyciężyć w tym meczu. Najpierw należy skupić się na przyjęciu serwisu Christo Cvetanova. On zagrywa konsekwentnie na Dawida Murka. I tym razem dobrze, Arkadiusz Gołaś. Ważne przełamanie, mimo tych dwóch nieudanych akcji poprzednich. Jeszcze raz zagrał Stelmach na Arkadiusza Gołaś. Zasięg tego smukłego młodzieńca jest niesamowity. Możliwości również. Musi pracować. Andrzej Stelmach lekko. Gramy po obronie. I Paweł Papkę. Ustawiamy blok. Piłka wróciła na stronę Bułgarpa. Zdecydował się teraz na zagranie z drugiej piłki Nikolaj Iwanow. Zaatakował ten rozgrywający reprezentacji Bułgarii w ważnym momencie tego meczu. Dalej dwa punkty przewagi Bułgarów i bohater ostatniej akcji
przy piłce. Krzysztof Wójcik bezbłędnie w przyjęciu. Świetny teraz atak Arkadiusza Gołasia. Raz jeszcze potwierdzenie możliwości tego młodego gracza. Jeżeli on może wykorzystać swój niesamowity zasięg, jest prawie nie do zatrzymania. Piotr Gruszka szykuje się do wejścia Bąkiewicz. Patrzmy na boisko. Dobrze przyjmują teraz nasz serwis Bułgarzy. Szkoda. Byli blisko teraz nasi siatkarze, aby zablokować Iwajlo Gawrilowa. Będzie jest zmiana. Musielak. Rafał Musielak zmienia teraz Piotra Gruszkę. Dawid Murek. On kończy akcję Polaków. Skuteczny atak z lewego skrzydła. Teraz jest ogromnie ważne, żeby zdobyć punkt przy serwisie Arka Gołasia. Będzie zmiana. Michał Bąkiewicz pojawi się na boisku. Zmienia Arkadiusza Gołasia. To jest dobra zmiana. Michał Bąkiewicz ma lepszą zagrywkę od Arkadiusza Gołasia. On będzie mógł ten atut wykorzystać. Zobaczymy. Tak ważny moment i ci nasi młodzi dwudziestolatkowie są na boisku. Decydują o losach tego spotkania. Niestety nie udało się zatrzymać tego Iwajło Gawrilowa. Dwa punkty do szczęścia gospodarzy. A my nie możemy mówić o tragedii nawet, gdybyśmy tego meczu nie wygrali. Nikolaj Żelazkow. Psuje serwis i mamy 12 punkt. 13 do 12 prowadzą Bułgarzy. Paweł. Czy Paweł Papkę zaryzykuje? To jest ogromna odpowiedzialność. Nie. Liczy na to, że będziemy grać dobrze blokiem. Jest. Podbita piłka przez Pawła Papkę. Gon. Teraz ma okazję, aby trafił w antenkę. Jaka szkoda. 14 do 12 i meczbol dla Bułgarii. Będzie jeszcze zmiana w tej ekipie. Chodzi na boisko Eugenii Iwanow. On mierzy 206 cm i ma jeszcze podwyższyć blok reprezentacji Bułgarii. Chodzi na razie rozgrywający Bułgarów Iwanow. No zobaczymy. Obronimy tego meczbola. Zaryzykuje chyba. Świetnie Musielak. Andrzej Stelmach. Świetna. Druga taka akcja Andrzeja Stelmacha w końcówce tego spotkania. Zmiana powrotna, oczywiście pojawia się rozgrywający Bułgarów Iwanow. No i teraz cała odpowiedzialność jest na barkach Dawida Murka. On miał rozmaite momenty. On wymienia spojrzenia z trenerami. Jak ma serwować? Powraca na boisko Piotr Gruszka. Opuszcza pole gry Musielak. Ale Dawid Murek chyba zaryzykuje. Miałem wrażenie, że do Michała Bąkiewicza powiedział: uderz ze całych sił. No zobaczymy. Tak! Trafił. Fantastycznie! Świetnie Dawid Murek! Coś niesamowitego! I Iwajlo Gawrilow złapał się za głowę, a my mamy remis 14 do 14. I o czas prosi teraz Christo Iliew, trener Bułgarów. A więc udało się. Ależ to trzeba mieć piekielną odporność psychiczną. I jak powiadam, Dawid to jest jeszcze gracz, który może robić wiele postępów. On ma dosyć delikatny charakter. On jest bardzo wymagający sam od siebie. Często, gdy popełni błąd, irytuje się ponad miarę, nie tyle na partnerów, ile właśnie na siebie. I teraz w tym momencie naprawdę zagrał świetną piłkę. Kto wie, czy nie najważniejszą w całym meczu. Po 14 gramy dalej. No teraz naprawdę szkoda by było przegrać z Bułgarami. Po takiej akcji Dawid Murek nie powinien rezygnować, powinien spróbować jeszcze raz zagrać mocno. Jarosław Stancelewski. Oczywiście, Jarek. Jeszcze podwyższy blok. Mamy Gruszka, Stancelewski, Prus. Dwóch środkowych bloków obok siebie. Naprawdę cyrkowe numery robi Ryszard Bosek, jeżeli chodzi o te zmiany. Jak zaserwuje? Lżej. I trzeba zablokować. Potrójny blok Polaków. Nie udało się. Nie udało się. Ale piłka po bloku. Wyraźnie było po bloku.
Tym razem nie było najmniejszych wątpliwości, że było i brata Andrzej Stelmach. Inaczej być nie może. Bez wystawiającego nie da się grać w siatkówkę. Następny mecz gol dla Bułgarii, 15-14. Rozpocznie Plamen Konstantinow. Polacy bardzo skupieni. Teraz muszą przyjąć tę zagrywkę. Ciekawe, czy Konstantinow będzie ryzykować. Ach, jakie szczęście mieli Bułgarzy. Uderzył mocno, trafił w taśmę i ta piłka dzięki swojej rotacji jednak przeszła na drugą stronę. No wielka szkoda. Polacy przegrywają tiebreaka 14-16, ale po wspaniałej walce pokazali charakter i przegrywamy mecz 2-3. Raz jeszcze powtórzę. Ostateczny wynik tego meczu jest oczywiście bolesną nauczką dla naszych graczy. Ten mecz można było wygrać dwa razy, ale to był również bardzo wartościowy test, bo my budujemy drużynę, która ma rozwijać się przez lata. Na tym kończymy już powolutku nasze transmisje z hali Uniwersjada w Sofii. Polacy oczywiście awansują bez żadnej wątpliwości do głównego turnieju Mistrzostw Europy i mamy nadzieję, że wszystko to, co mówiliśmy, dotarło do Państwa bez przeszkód. Tak, proszę Państwa. Zagramy na Mistrzostwach Europy po 6 latach. Już we wrześniu w czeskiej Ostrawie będziemy emocjonować się występami polskich siatkarzy w walce o medale w Mistrzostwach Starego Kontynentu. Żegnamy się z Państwem. Zdzisław Ambroziak i Piotr Dębowski. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Panowie mówili głośno i wyraźnie, zatem wszystko do nas dotarło. Dziękujemy bardzo. Zdzisław Ambroziak, Piotr Dębowski komentowali ten mecz z Sofii. Przegraliśmy bitwę, ale wygraliśmy wojnę, bowiem polscy siatkarze awansowali do finałowego turnieju Mistrzostw Europy. Polska zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie pierwszej. Spójrzmy na aktualną tabelę. Tak to wygląda. Ten turniej finałowy odbędzie się w pierwszej połowie września w Ostrawie. Polscy siatkarze zagrają w Mistrzostwach Europy po raz pierwszy od 6 lat. I przypomnijmy, że poprzednio w greckim Patras zajęli 6 miejsce. Tak zatem sprawa wygląda, jeśli chodzi o polskich siatkarzy i ich udział w turnieju eliminacyjnym turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy w Sofii. Polacy dzisiaj przegrali z Bułgarią.